Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15 porządku dziennego. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2011 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka, druk nr 290, wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji i Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, druk nr 503. Jest pan rzecznik, wchodzi na salę. Proszę więc o zabranie głosu Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka, w celu przedstawienia informacji. Bardzo proszę. Panie marszałku, ja jeszcze chciałam dodać, że współpraca z panem rzecznikiem układa się bardzo dobrze i jeden z wniosków do Trybunału był na wniosek pana rzecznika. Dziękujemy. Dziękujemy i proszę o przedstawienie informacji. Szanowny panie marszałku, panie i panowie posłowie, Wysoka Izbo. Na wstępie potwierdzam to, co powiedziała pani rzecznik. Bardzo serdecznie gratuluję. Też wsłuchiwałem się w to bardzo obfite sprawozdanie. Cieszę się, że polscy obywatele otoczeni opieką tych dwóch niezwykle ważnych urzędów, i ci najmłodsi, i ci najstarsi, mają możliwość zwracania się do swoich przedstawicieli i uzyskania konkretnej pomocy. Zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 12 ustęp 1 ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka jest mi niezmiernie miło przedstawić informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2011 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Jako konstytucyjny organ kontroli państwa, Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji, w Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa. Wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz powinny być prowadzone z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Szeroki wachlarz kompetencji przyznany Rzecznikowi, za co bardzo serdecznie Wysokiej Izbie dziękuję, oraz wzmocnienie tych uprawnień przez kolejne nowelizacje ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka pozwoliły na skuteczne podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym, ostrzegawczym, sygnalizacyjnym i inicjatywnym, jak również pozwoliły na szerokie upowszechnianie oraz promowanie praw dziecka wśród małoletnich i dorosłych. Przedłożone sprawozdanie wyodrębnia zgodnie z przepisami ustawy 5 głównych obszarów działania na rzecz ochrony praw najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To jest prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do godziwych warunków socjalnych, prawo do nauki oraz prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem. W 2011 roku ogółem do Rzecznika Praw Dziecka wpłynęło 29 256 spraw, co stanowi wzrost o ponad 48,7% w stosunku do roku 2010, a o 266,5% w stosunku do roku 2007. Spośród niespełna 30 tysięcy spraw, które wpłynęły w roku 2011, 586 związanych było z prawem do życia i ochrony zdrowia, a dotyczyły one przede wszystkim przestrzegania praw małoletnich pacjentów, organizacji opieki zdrowotnej nad populacją wieku rozwojowego, organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia, kosztów leczenia, błędów lekarskich i dochodzenia roszczeń związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 17 481 spraw związanych było z prawem do wychowania w rodzinie. Dotyczyły przede wszystkim egzekucji prawomocnych wyroków o przymusowym odebraniu małoletniego, procedury przymusowego odebrania dziecka, upowszechniania mediacji rodzinnych, problemu rozwiązywania przysposobień, zapewnienia godnych warunków do spotkań dzieci z rodzicami pozbawionymi wolności, funkcjonowania sądownictwa rodzinnego, przewlekłości postępowań o uregulowanie sytuacji prawnej dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem, zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do placówek resocjalizacyjnych, przestrzegania przepisów proceduralnych w sprawach o przysposobienie, sprawnej egzekucji orzeczeń sądów opiekuńczych. 2328 spraw dotyczyło prawa do godziwych warunków socjalnych,
przede wszystkim rent rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, problemów mieszkaniowych i eksmisji. 2829 spraw związanych było z prawem do nauki. Dotyczyły one przede wszystkim zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych, liczebności uczniów w oddziałach szkolnych, dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, niewłaściwego zachowania nauczycieli bądź dyrektora przedszkola bądź szkoły wobec dzieci, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym przez dzieci z niepełnosprawnością, uczniów z chorobami przewlekłymi, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, likwidacji szkół, wyrównywania szans edukacyjnych, zmiany ośrodka socjoterapii, szkolnego punktu konsultacyjnego za granicą oraz dotacji dla uczniów nieposiadających polskiego obywatelstwa. 3448 spraw związanych było z prawem do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbywaniem oraz innym złym traktowaniem. Dotyczyły one przede wszystkim przemocy wobec dzieci w środowisku domowym, przemocy seksualnej, naruszenia praw wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych włącznie ze stosowaniem wobec nich przemocy, przemocy rówieśniczej w szkole bądź w przedszkolu. W 2011 roku ogółem skierowałem 125 wystąpień o charakterze generalnym. Korzystając z ustawowych kompetencji, zgłaszałem swój udział w charakterze strony lub uczestnika postępowania sądowego, w przypadku, jeżeli istniało zagrożenie dla dobra dziecka w toczącym się procesie. W 2011 roku uczestniczyłem ogółem w 171 postępowaniach sądowych i administracyjnych, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2010 o 15,54%. W 2011 roku podjąłem decyzję o przystąpieniu do 111 postępowań. Ponadto kontynuowałem czynności procesowe w 46 sprawach podjętych w 2010 roku oraz 14 sprawach podjętych jeszcze w 2009 roku. W 7 postępowaniach występowałem w charakterze obserwatora. Istotnym elementem działalności Rzecznika Praw Dziecka było podejmowanie czynności kontrolnych w następstwie otrzymanych sygnałów o nieprawidłowościach, jak również z własnej inicjatywy. Łącznie w 2011 roku przeprowadziłem 197 kontroli w następujących miejscach: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, samodzielnym publicznym zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży, koloniach i obozach oraz placówkach wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci, innych formach opieki nad dzieckiem, oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży w samodzielnym publicznym szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych, oddziału pediatrii w szpitalu dziecięcym, oddziału chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z organami władzy uczestniczyłem osobiście lub przez moich przedstawicieli w pracach stałych zespołów problemowych i w programach resortowych. Należały do nich m.in. Zespół do spraw zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, ocena 5 i 6 sprawozdania okresowego z realizacji przez Polskę postanowień konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ocena 20 i 21 sprawozdania z realizacji przez Polskę postanowień konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Konwencji w sprawie z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i pod jego przewodnictwem 18 sierpnia 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw obchodów roku Janusza Korczaka. W tym miejscu pragnę Wysokiej Izbie bardzo serdecznie podziękować za uwzględnienie tej inicjatywy, którą zgłosiła Komisja Kultury i uchwalenie roku 2012 rokiem Janusza Korczaka. Rok 2012 tym samym został ogłoszony rokiem praw dziecka, dzięki czemu zarówno w naszym kraju, jak i za jego granicami odbywa się wiele działań związanych z promocją praw dziecka, z upowszechnianiem, z obroną praw dziecka. Także nasze polskie inicjatywy w duchu myśli Janusza Korczaka są przedstawiane na zewnątrz jako godne do podejmowania.
nie tak dawno, ostatnio delegacja francuska przypomniała o tym, że Polska w świecie nosi miano ojczyzny praw dziecka. Zaopiniowano w moim biurze w roku 2011 25 różnego rodzaju aktów prawnych. W 2011 roku podjąłem inicjatywę zorganizowania spotkań z sędziami orzekającymi w sądach rodzinnych na terenie całego kraju. Przedmiotem debaty podjętej przez rzecznika z sędziami rodzinnymi była w pierwszej kolejności analiza poszczególnych instytucji prawa procesowego pod kątem ich znaczenia dla ochrony praw dziecka. Spotkania odbyły się w 22 sądach okręgowych. To jest w Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koninie, Lublinie, Łodzi, Łomży, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Suwałkach, Toruniu, Warszawie, Praga, Włocławku, Zamościu. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 200 sędziów sądów okręgowych i rejonowych. Kontynuacja tego działania następuje w roku 2012. Celem tych spotkań była również wymiana doświadczeń, szczególnie dotyczących problemu poszanowania i ochrony praw dzieci. Efektem tych spotkań jest zbiór założeń będących podstawą do przygotowania propozycji wprowadzenia zmian w przepisach prawa rodzinnego. Pakiet tych propozycji zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie jesienią tego roku. Rok 2011 przyniósł kolejne działania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do rzecznika zwracają się organizacje zarówno szczebla lokalnego, jak i ogólnopolskiego z prośbą o wspólną realizację inicjatyw służących nie tylko promocji i upowszechnianiu praw dziecka, ale także między innymi zachęcania najmłodszych do czytania książek, zapobiegania przemocy wobec dzieci czy przygotowywania obchodów roku Janusza Korczaka. Były to między innymi kampania społeczna i program Mądrzy Rodzice, kampania społeczna Płytka Wyobraźnia to Kalectwo, akcja upowszechniania czytelnictwa wśród najmłodszych, konferencja o godność dziecka z niepełnosprawnością, spotkanie dotyczące form wspierania edukacji dzieci i młodzieży oraz spotkania dotyczące przygotowań do obchodów roku Janusza Korczaka. W ramach współpracy międzynarodowej w 2011 roku wziąłem udział osobiście bądź poprzez swoich przedstawicieli w pracach i posiedzeniach międzynarodowych gremiów zajmujących się ochroną praw dzieci. Między innymi były to posiedzenie grupy roboczej powołanej przez Radę Praw Człowieka do spraw opracowania trzeciego protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w Genewie. Przypomnę, że ten protokół czeka na podpisanie przez Rzeczpospolitą Polską, na ratyfikację. Apeluję o to, żeby stało się to jak najszybciej i jeszcze w roku Janusza Korczaka, zważywszy, że inicjatywę tego protokołu zgłosił polski rzecznik praw dziecka. Międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej poświęcone wskaźnikom ochrony praw dziecka w Europie, posiedzenie Zarządu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka INOK, Międzynarodowej Konferencji Rady Europy poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, Konferencji Eksperckiej Komisji Europejskiej na temat dzieci zaginionych, Międzynarodowe Spotkanie Europejskiej Sieci Młodych Doradców Rzeczników Praw Dziecka ENIA, Zjazd Rzeczników Zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka INOK, który we wrześniu zeszłego roku odbył się w Warszawie, Dzień Dyskusji Ogólnej w Komitecie Praw Dziecka ONZ w Genewie, Międzynarodowa Konferencja poświęcona opiece zdrowotnej przyjaznej dzieciom, Seminarium Międzynarodowe na temat praw dziecka, Międzynarodowa Konferencja Rady Europy poświęcona strategii Rady Europy na lata 2012-2015. W tym także należy wymienić spotkanie z komisarzem praw człowieka Rady Europy i spotkanie z członkinią Komitetu Praw Dziecka ONZ, które odbyło się w Warszawie w moim biurze. Istotnym elementem wzmacniającym współpracę międzynarodową był fakt przejęcia przez polskiego rzecznika praw dziecka we wrześniu zeszłego roku przewodnictwa w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka, organizacji zrzeszającej niezależne instytucje narodowe, regionalne lub lokalne, czuwające nad przestrzeganiem praw dziecka w państwach naszego kontynentu. Obecnie Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka obejmuje 40 instytucji w 31 krajach w Europie. W ramach upowszechniania praw dziecka spotkałem się osobiście w roku 2011 z 54 tysiącami dzieci na terenie całego kraju, w tym w mojej siedzibie przyjąłem prawie 800 dzieci.
Ponadto uczestniczyłem w 178 spotkaniach w ramach promocji praw dziecka oraz 86 konferencjach i seminariów osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. 109 wydarzeń i inicjatyw organizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe, placówki naukowe, organy administracji państwowej i samorządowej zostało objętych honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. I to jest ta część ogólna informacji, którą Wysokiej Izbie przedstawiam, ale zwracam szczególną uwagę na tę część integralną, która została stworzona na podstawie analizy poszczególnych działań i tych indywidualnych, i tych generalnych, i odpowiedzi na nie przychodzących, a do dotyczy uwag o stanie przestrzegania praw dziecka. Przypomnę, że Polska złożyła dwa zastrzeżenia do Konwencji o prawach dziecka. Pierwsze z nich dotyczy artykułu 7, wobec którego Polska zastrzegła, że prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu na gruncie przepisów umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka. Drugie odnosi się do granicy wieku, od którego dopuszczalne jest powoływanie do służby wojskowej lub podobnej oraz uczestnictwo w działaniach zbrojnych. O czym rozstrzygać ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej, jednak granica ta nie może być niższa niż przewidziana w artykule 38 konwencji. Zastrzeżenia te w informacji informuję, że pomimo, że nie znajdują się uzasadnienia zarówno na gruncie nauk, jak i w praktyce społecznej, w dalszym ciągu nie zostały wycofane. One co prawda nie zostały wycofane, ale już jest decyzja Rady Ministrów, już jest druk sejmowy, nad którym Wysoka Izba, mam nadzieję, jak najszybciej się pochyli, pozwalający na wycofanie tych zastrzeżeń. To niezwykle ważny sygnał, który zostanie przekazany do gremiów międzynarodowych. Ważnym spostrzeżeniem dotyczącym każdego z niżej omawianych praw jest uwaga dotycząca przestrzegania w polskiej praktyce społecznej postanowień artykułu 12 Konwencji o prawach dziecka, gwarantującego każdemu dziecku, które jest zdolne do kształtowania własnych poglądów, prawa do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka i przyjmowania ich z należytą wagą stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Gwarancja ta znajduje odzwierciedlenie w artykule 72 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Brak zasięgania opinii dziecka w sposób szczególny uwidoczniony jest w sprawach dotyczących likwidacji lub reorganizacji placówek edukacyjnych i kulturalnych. W postępowaniach prowadzonych przez organy władzy, w tym sądowych, administracyjnych, prokuratorskich oraz procedurach medycznych. Zwracam na to uwagę przed omawianiem już poszczególnych praw, które zostały określone ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka. Teraz uwagi dotyczące prawa do życia i zdrowia. Spośród problemów związanych z prawem do życia i zdrowia szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność przeprowadzania analizy poziomu opieki nad matką i dzieckiem w zakresie programów zdrowotnych i edukacyjnych zapobiegających wcześniactwu. W Polsce 6,1% wszystkich urodzonych dzieci to wcześniaki, w Europie jest to 2%, w Japonii 1%. Problem wspierania młodych rodziców, w tym małoletnich, w zakresie przygotowywania do macierzyństwa i ojcostwa. W Polsce 3,5-5% dzieci jest rodzonych przez małoletnie matki. Ciąże te nie są zwykle planowane. Stwarza to określone następstwa zdrowotne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Młodzi rodzice nie mają odpowiedniego wsparcia, system opieki zdrowotnej nie jest nastawiony na zaspokajanie specyficznych potrzeb rodziny, w tym potrzeb emocjonalnych. Utrudniona dostępność do lekarzy specjalistów. To jest uwaga, którą od 2008 roku powtarzam i będę powtarzał, dopóki nie zostanie uwzględniona. Nadal istnieje problem dostępności dzieci do lekarza specjalisty, w szczególności z zakresu pediatrii, okulistyki, psychiatrii, na którą zwracam szczególną uwagę, alergologii, ortodoncji, ortopedii i rehabilitacji. Teraz kolejna uwaga, którą powtarzam, która jest niezwykle ważna i myślę jakby priorytetowo ważna do podjęcia, to jest konieczność corocznego badania każdego dziecka przez lekarza pediatrę. W dalszym ciągu nie został zrealizowany postulat rzecznika, aby raz w roku każde dziecko zostało przebadane przez lekarza pediatrę.
Skuteczna profilaktyka i wdrażanie systemu wczesnego diagnozowania są konieczne ze względu na zauważalny wzrost problemów zdrowotnych dzieci. Szczególnie zwracam uwagę na wady postawy i otyłość. Ale w kontekście także ostatnich wydarzeń, które miały miejsce i zbulwersowały nie tylko opinię publiczną, ale wszystkich, myślę, że gdyby każde dziecko raz do roku było badane i znane lekarzowi pediatrii, także w innych sferach życia moglibyśmy próbować uniknąć złych następstw. Niedostateczna opieka stomatologiczna. W dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba zapewnienia, szczególnie na obszarach wiejskich, opieki stomatologicznej dla dzieci. W Polsce odsetek dzieci z próchnicą i wadami zgryzu jest bardzo duży. On się waha od 85 do 94% w zależności od wieku dziecka. Wprowadzenie postulowanych już od lat ubiegłych mobilnych gabinetów stomatologicznych, tak zwanych dentobusów, które dotrą do każdego dziecka, byłoby stosunkowo tanią i skuteczną metodą na ograniczenie tego zjawiska. Ponadto w poszczególnych województwach występują różne warunki w zakresie kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia usług stomatologicznych dla dzieci w gabinetach zorganizowanych na terenie szkoły, w efekcie czego już istniejące i wyposażone przez samorządy gabinety nie funkcjonują. Niedostateczna opieka zdrowotna w przedszkolach i szkołach. Kontrakt z pielęgniarką na pracę w wymiarze kilku godzin w tygodniu nie zabezpiecza potrzeb dzieci, w tym dzieci przewlekle chorych. Ograniczona dostępność do wyspecjalizowanej opieki psychiatrycznej. Bardzo ten problem leży mi na sercu i bardzo zwracam na niego uwagę. Nadal brak jest dostatecznej ilości specjalistów w zakresie psychiatrii dziecięcej, pomimo obserwowanego wzrostu liczby dzieci z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, podejmującymi próby samobójcze lub zamierzone samookaleczenia. Brak jest krajowego programu monitorującego zjawisko oraz zapobiegającego samobójstwom wśród dzieci. Ponadto w oddziałach psychiatrycznych wspólnie leczone są dzieci z głębokimi zaburzeniami, manifestujące zachowania o charakterze prowokacyjnym, seksualnym, buntowniczym oraz dzieci z zaburzeniami lękowymi, wymagające szczególnej ochrony i zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa. Powoduje to niższą skuteczność, a nawet pozbawienie małych pacjentów terapii, na przykład z uwagi na przedwczesne wypisanie ze szpitala. Ograniczoną dostępność do terapii psychologicznej, czas oczekiwania dziecka na badania diagnostyczne i terapię w wyspecjalizowanej poradni jest zbyt długi, szczególnie w alarmujących sytuacjach, kiedy dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy. Ograniczona dostępność do sanatorium i uzdrowisk. Nadal zmniejsza się ilość miejsc w sanatoriach i uzdrowiskach dla dzieci, pomimo faktu, że udział dzieci dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi i przewlekłymi osiąga w populacji rozwojowej ponad 20%. Wiem, że w tym zakresie pani poseł wykazała ogromne zainteresowanie i podjęcie tutaj współpracy i działań, za co już dziękuję, bo to jest naprawdę ważny temat, żebyśmy nie stracili tych miejsc, które już dzisiaj mamy, bo jeśli coś przestaje istnieć, to ciężko jest odbudować. Utrudniony dostęp do nowoczesnych leków i programów terapeutycznych, długotrwałe procedury przyjmowania standardów medycznych, postępowania udostępniania leku powodują znaczne ograniczenie dostępności do nowoczesnych leków bądź programów terapeutycznych. Problem dotyczy m.in. leczenia moczenia nocnego, rozszczepów, podniebienia, profilaktyki zakażeń układu oddechowego lub dla noworodków, wcześniaków. Problem używania przez dzieci i nadużywania przez dorosłych alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Dane zbierane przez instytucje oraz organizacje pozarządowe są fragmentaryczne, nie są poddawane systematycznej aktualizacji, przez co nie odzwierciedlają całości tego problemu. W Polsce nie są prowadzone kompleksowe badania dotyczące zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych oraz leków w celach niemedycznych. Brak danych nie pozwala na ocenę skali zjawiska i wdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania. Ja uwagę tę przedstawiam na podstawie tych danych, które do mnie wpływają, ale one są bardzo rozproszone. W zakresie prawa do wychowania w rodzinie, spośród problemów związanych z nim, szczególną uwagę należy zwrócić na podnoszenie kompetencji rodzicielskich. Konieczna jest
wzmożenie procesu wdrażania w praktykę problemów podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz programów promowania i wdrażania pozytywnych metod wychowawczych. To jest także wielkie zadanie dla szkół, które powinny być otwarte na współpracę z rodzicami, które powinny na bazie wysokich kompetencji swoich pracowników, nauczycieli, dzielić się nimi także z rodzicami, którzy powinni czuć się w szkole partnerami, chcieć do niej przychodzić w sprawach dotyczących dziecka, nie czuć się intruzami. Skuteczność egzekucji prawa do kontaktu dziecka z obojgiem rodziców. Pomimo nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z sierpnia 2011 roku, zmieniającej przepisy w zakresie egzekucji orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem, w praktyce jeszcze występują trudności w realizacji tego prawa. Analiza spraw wskazuje jednak, iż sądy coraz częściej korzystają z nowych uprawnień, co sukcesywnie winno zwiększać skuteczność egzekucji prawa do kontaktów z dziecka z rodzicem, zagwarantowanych w artykule 10 Konwencji o prawach dziecka. Konieczność monitorowania procedur przysposobienia przy tak zwanej adopcji ze wskazaniem. Analiza spraw związanych z adopcją kierunkową uzasadnia potrzebę nowelizacji przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mających na celu ograniczenie kręgu osób, których rodzice dziecka mogą wskazać jako przysposabiających. Statystyki orzeczeń wydawanych w przedmiocie przysposobień pokazują, że coraz większa liczba adopcji zawieranych jest z pominięciem ośrodków adopcyjnych. Taka praktyka ułatwia funkcjonowanie tak zwanej szarej strefy adopcyjnej, co można także podejrzewać, że może być uskuteczniany proceder, który nazywamy handlem ludźmi. Zapewnienie przyjaznych warunków do spotkań dziecka z rodzicem w jednostkach penitencjarnych. Należy zagwarantować odpowiednie warunki do spotkań dziecka z rodzicem w jednostkach penitencjarnych w przypadkach, kiedy kontakt taki jest zgodny z dobrem dziecka. Konieczność monitorowania realizacji przepisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Konieczne jest bieżące monitorowanie zadań podejmowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pełnej implementacji przepisów wymienionej ustawy. To jest bardzo ważna ustawa, niezwykle porządkująca system pomocy dziecku i rodzinie, bardzo potrzebna poprzez instrumenty, które zostały w niej udoskonalone albo wskazane. Upowszechnianie mediacji w sprawach rodzinnych. Analiza postępowań sądowych, w szczególności postępowań rozwodowych, wskazuje, iż nadal pomimo nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących mediacji oraz prowadzonych kampanii na rzecz propagowania idei mediacji rodzinnych, stosowanie tej formy rozwiązywania sporu ma niewielki zasięg. Problem znikomego korzystania z alternatywnych środków dotyczy także spraw prowadzonych w trybie konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Niewątpliwie główną przeszkodą są koszty mediacji, które zgodnie z obowiązującym prawem obciążają strony postępowania. Konieczność przeciwdziałania negatywnym skutkom migracji rodziców. Odsetek dzieci pozostawianych bez opieki przez rodziców migrujących jest nadal wysoki. Migracja rodziców związana z poszukiwaniem pracy uzasadnia podjęcie prac legislacyjnych regulujących sytuację prawną pozostawionego dziecka, na przykład poprzez stworzenie możliwości przekazania za zgodą sądu prawa do opieki nad dzieckiem wskazanej przez rodziców osobie. Umieszczenie małoletnich cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach. Pobyt małoletnich cudzoziemców w ośrodkach typu zamkniętego może negatywnie wpływać na ich rozwój psychofizyczny. W strzeżonych ośrodkach dzieci te mają ograniczony dostęp do świata zewnętrznego, edukacji oraz zajęć rekreacyjno-sportowych. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie małoletnich cudzoziemców pozbawionych opieki rodzica w zastępczych środowiskach wychowawczych. W tej sprawie także podpisałem dzisiaj wystąpienie generalne do ministra spraw wewnętrznych. Realizację procedur adopcyjnych. Najczęstszą przeszkodą, która uniemożliwia lub utrudnia adopcję, jest nieuregulowana sytuacja prawna dziecka. Obowiązek współpracy z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym spoczywa na placówce, w której przebywa dziecko.
Z przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka kontroli wynika, że nadal wiele dzieci nie jest zgłaszanych do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, przez co skazuje się je na wielomiesięczny, a czasem wieloletni pobyt w domu dziecka. Tę informację potwierdziły także badania Najwyższej Izby Kontroli, do której wystąpiłem w tym temacie. Wzmocnienie gwarancji procesowych dla małoletnich poniżej 13 roku życia. Dziecko pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiada zdolność do podejmowania czynności w sprawach dotyczących jego osoby. Może więc w pewnym zakresie reprezentować swoje interesy poprzez wyrażenie opinii. Prawo przewiduje także możliwość wypowiedzenia się przez dziecko, jeżeli stan jego rozwoju psychofizycznego na to pozwala. Wątpliwości budzi jednak zakres gwarancji procesowych dla dziecka poniżej lat 13. Praktyka spraw przekazywanych rzecznikowi wskazuje na niedostateczną reprezentację dziecka w postępowaniach dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Opiekunowie, których władza rodzicielska może być przez sąd ograniczona, mogą mieć trudności z właściwym reprezentowaniem interesów dziecka. Skutkuje to wieloletnim przebywaniem dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i przedłużającymi się postępowaniami o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka. Brak procedur postępowania dla kuratorów przy czynnościach odebrania dziecka. Nadal nie zostały uzupełnione obowiązujące przepisy o wytyczne, które w jasny, systemowy, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych sposób regulować będą postępowanie kuratora i innych służb podczas odebrania dziecka. Konieczne jest określenie zasad przygotowania małoletniego i jego bliskich do czynności przymusowego odebrania. Standaryzacja podejmowanych przez kuratora czynności pozwoli na w lepszy sposób egzekwować orzeczenia sądów przy pełniejszej obronie interesów samego dziecka. Prawo do godziwych warunków socjalnych. Wymieniam tutaj zamrożenie progów dochodowych. Utrzymywanie od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, to jest od 2004 roku kryterium dochodowego, od którego zależy uprawnienie do zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków na poziomie 504 zł w przeliczeniu na osobę, powoduje, iż sukcesywnie zmniejsza się ilość rodzin uprawnionych do pomocy w postaci świadczeń rodzinnych. Ale także w tym miejscu jestem zobowiązany zauważyć, że w tym roku ten problem został ogłoszony do załatwienia. Jest tutaj już odpowiednia decyzja rządu w tej sprawie. Zagrożenie ubóstwem dzieci z rodzin wielodzietnych. Trudna sytuacja życiowa i materialna najczęściej dotyka rodzin, w których jest więcej niż troje dzieci. Problem między innymi dotyczy braku wystarczającej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach oraz wysokości opłat za usługi opiekuńcze. Niezwłocznie należy wzmożyć prace zmierzające do systemowego wsparcia rodzin wielodzietnych. Niejednolita wykładnia przepisów uprawniających osoby samotnie wychowujące dzieci do otrzymywania świadczeń. Brak precyzyjnego ustawowego określenia osoba samotnie wychowująca dziecko prowadzi do niejednolitego stosowania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a w konsekwencji do różnego traktowania dzieci będących w tej samej sytuacji faktycznej i prawnej w kontekście przyznawania im dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Trudna sytuacja mieszkaniowa rodzin z dziećmi. Do Rzecznika Praw Dziecka nadal napływa wiele skarg dotyczących problemów mieszkaniowych rodzin z dziećmi, których nie stać na samodzielne kupno lub wynajem mieszkania. Problem braku prawa do renty rodzinnej dla dzieci osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej. Dzieci osoby całkowicie niezdolnej do pracy, mającej ustalone prawo do renty socjalnej, na wypadek śmierci rodzica pozbawione są prawa do renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego. Problem likwidacji stołówek szkolnych. Samorządy coraz częściej podejmują decyzję o likwidacji stołówek szkolnych i zastępowanie ich zewnętrznym cateringiem. W wielu przypadkach powoduje to wzrost cen posiłków oraz obniżenie ich jakości. Nie mówię tutaj o
Agencji, mówię o cateringu, o zewnętrznej firmie. Jak praktyka pokazuje, a to żeśmy tego doświadczyli na podstawie likwidacji chociażby gabinetów lekarskich czy gabinetów stomatologicznych, nie tak łatwo jest później odbudować coś, co wcześniej zostało zlikwidowane. A kuchnia jest takim specjalnym miejscem, które jest drogie w wyposażenie, więc lepiej by było umożliwić agentowi prowadzenie i egzekwować od niego jakość posiłków, niż zlikwidować miejsce, w którym one powstawały. Mała skuteczność egzekwowania świadczeń alimentacyjnych. Brak skutecznego dochodzenia alimentów należnych dzieciom często wynika z niewłaściwej koordynacji działań organów powołanych do egzekwowania obowiązku alimentacyjnego oraz problemy związane z ulgami podatkowymi dla rodzin. Z ulgi prorodzinnej nie mogą korzystać podatnicy inni niż podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Zatem z ulgi tej nie może korzystać pozostała grupa podatników wychowujących dzieci, rozliczających się w sposób ryczałtowy oraz płacących podatek liniowy. Prawo do nauki. Spośród problemów dotyczących prawa do nauki zwracam uwagę na niski poziom edukacji prawnej. Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga od młodych ludzi znajomości prawa. Zaznajomienie z podstawowymi regułami rządzącymi demokratycznym państwem prawa niezbędne jest dla prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. W związku z sukcesem pilotażowego programu wprowadzającego do szkół zajęcia ze znajomości prawa należy popierać ideę wprowadzenia zajęć z praktycznej nauki prawa w szkołach. Brak prawidłowej opieki szkoły przedszkola nad dzieckiem przewlekle chorym. Nauczyciele obawiają się w stosunku do dziecka przewlekle chorego, na przykład na cukrzycę, aczkolwiek ilość tych interwencji spadła w roku 2011 w stosunku do roku 2010. Wykonywania prostych czynności niewymagających specjalistycznej wiedzy medycznej, to jest na przykład obsłużenia pompy insulinowej czy glukometru. Przeprowadzenie krótkich szkoleń w zakresie pomocy dziecku przewlekle choremu znacząco wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa i polepszyło komfort funkcjonowania dziecka w placówce. Nieregulowanie kwestii liczebności uczniów w oddziale. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej opisuje jedynie zalecane warunki i sposób jej realizacji oraz dotyczy wyłącznie pierwszego etapu edukacyjnego, to jest klas 1-3. Pomimo zgłaszanych przez rzecznika wniosków w sprawie określenia standardów liczebności uczniów w oddziale oraz przedstawiania negatywnych konsekwencji wynikających z nieuregulowania tej kwestii, sytuacja ta nie uległa zmianie. Temat dotyczący likwidacji placówek edukacyjnych. Zbyt często jedynym kryterium uzasadniającym potrzebę likwidacji placówki jest czynnik ekonomiczny. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być zawsze poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi oraz być zgodne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Z konsultacjami społecznymi, w których będą uczestniczyć także dzieci, o czym mówiłem na wstępie. Ale muszę też powiedzieć i z tego miejsca podziękować samorządom, które na apel rzecznika zweryfikowały swoją decyzję wstępną i podjęły właściwą decyzję dla uchronienia dobra dziecka. Jest ich tak dużo, że nie jestem w stanie ich tutaj wymienić, ale dziękuję także za to nieopieranie się, nieokopywanie w swojej decyzji, ale także taki życzliwy dialog i zrozumienie dla potrzeb dziecka. Także w kwestiach dotyczących chociażby problemów mieszkaniowych. Ograniczony dostęp dzieci w wieku 3 i 4 lat do edukacji przedszkolnej, na co zwracam uwagę, to oczywiście obserwujemy wzrost, ale ta uwaga będzie aktualna do czasu, kiedy ten wzrost nie będzie równy z zabezpieczeniem średnim podawanym w Unii Europejskiej. Nieprawidłowości w żywieniu dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach. To jest ważny problem. Badania dotyczące oceny żywienia w stołówkach, w żłobkach, przedszkolach i szkołach wskazują, iż dieta dzieci jest źle zbilansowana, a przy tym niedostosowana do ich wieku i potrzeb.
Niezbędne jest pilne podjęcie działań w zakresie poprawy jakości żywienia dzieci poprzez wprowadzenie stosownych regulacji prawnych obligujących do realizacji norm żywieniowych opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz promocji zdrowego stylu żywienia. Tutaj taką dobrą praktykę lokalną przedstawił mi prezydent Gdańska, który decyzją rady tamtejszej wprowadził normy i działania w tym zakresie. Zachęcam do powielania takich praktyk i zwrócenia na to uwagi przez organy prowadzące, ale uważam, że skoro można było te kwestie uregulować w sytuacji dotyczącej więźniów i żołnierzy, powinniśmy także je uregulować, kiedy mówimy o sprawach dotyczących dzieci. Podejmowałem także działania, na co zwracam uwagę, wzrostu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i w żłobku. Jeśli chodzi o prawo do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, zwracam uwagę, że nadużycia seksualne wobec dzieci to kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym i dotkliwym charakterze, ponieważ ich skutki towarzyszą ofierze przez całe życie. Dlatego prawa małoletnich w tym zakresie muszą być zabezpieczone i chronione w sposób szczególny. Polska jako jeden z ponad 30 krajów podpisała w lipcu 2007 roku Konwencję Rady Europy z Lanzarote o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, która jest pierwszym międzynarodowym instrumentem gwarantującym zwalczanie wszelkich form przemocy seksualnej wobec dzieci, w tym nadużyć popełnianych z wykorzystywaniem nowych technologii. Konwencja przewiduje bardzo szeroką ochronę dzieci oraz zakłada uprawnienie międzynarodowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Rzecznik Praw Dziecka będzie w dalszym ciągu popierał działania zmierzające do jak najszybszej ratyfikacji tej konwencji. Spośród problemów związanych z prawem do ochrony przed przemocą zwracam uwagę na funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ja w Wysokiej Izbie przedkładałem raport po roku obowiązywania tej ustawy, przedstawiający moje opinie w tym zakresie, zwracający uwagę na poszczególne jej punkty, ale chciałbym, dlatego nie będę tego teraz szerzej omawiał, bo to już omówiłem, to także zawiera dzisiejsza informacja, ale chciałbym jeszcze raz z ogromną satysfakcją, uznaniem dla działań Wysokiej Izby powtórzyć, że wprowadzony zakaz bicia dzieci jest jednym z największych osiągnięć tego dwudziestolecia, odkąd obowiązuje Konwencja o prawach dziecka, a na pewno ostatnich lat, które się wydarzyły, co nie jest tylko doceniane wewnątrz, ale także na zewnątrz naszego kraju. Zwracam uwagę na przemoc ze strony nauczycieli wobec dzieci w przedszkolach i szkołach. Odnotowuje się zbyt liczne sygnały o stosowaniu wobec dzieci przemocy przez nauczycieli. Analiza rozpatrywanych spraw pokazuje, że komisje dyscyplinarne pierwszej instancji wymierzają najczęściej najniższą karę dyscyplinarną, to jest naganę z ostrzeżeniem. Są też przypadki, w których komisja dyscyplinarna drugiej instancji wydała orzeczenie uniewinniające nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej wobec dziecka. Komisje dyscyplinarne pierwszej instancji uzależniają swoje decyzje od wyników postępowania prokuratorskiego czy sądowego. Brak znamion czynu zabronionego bądź częste kwalifikacje przemocy jako czynu o niskiej szkodliwości społecznej nie powinno przesądzać o wyłączeniu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dyrektorzy placówek, a także kuratorzy oświaty powinni wzmocnić działania w celu wyeliminowania przemocy ze strony nauczyciela wobec dziecka oraz podejmować wszelkie działania w ramach swoich kompetencji mające na celu wyjaśnienie sprawy. Gruntownego przeanalizowania wymagają zarówno praktyka, jak i przepisy dotyczące funkcjonowania rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. Dla mnie ciągle otwartym jest pytanie, czy można być sprawiedliwym sędzią we własnej sprawie. Uważam, że działania o posmaku przestępczym powinny być oceniane i analizowane przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Z tego miejsca chciałbym także serdecznie podziękować za
informację, którą otrzymałem wczoraj od pana prokuratora generalnego i podjętych działaniach w tym zakresie, przypominających podległym jego służbom, że jest interes społeczny w ściganiu sprawcy przemocy względem dziecka. Zawsze jest ten interes, a szczególnie kiedy ta przemoc stosowana jest w instytucji, która powinna co do zasady chronić praw dziecka. Obniżenie poziomu społecznej akceptacji dla bicia dzieci należy także zauważyć w tym miejscu. Z przeprowadzonych na moje zlecenie badań przez TNS OBOP, co stanowi także załącznik do tej informacji, wynika, że poziom społecznej akceptacji dla bicia dzieci po roku obowiązywania ustawy obniżył się o 9%. Plasuje się on jednak na bardzo wysokim poziomie, 68%. Należy kontynuować prowadzenie intensywnych kampanii społecznych i programów edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości Polaków, zwłaszcza w zakresie negatywnych skutków stosowania przemocy wobec dzieci. My z tą przemocą wygramy, ale w momencie, kiedy wszyscy na każdej płaszczyźnie, na każdym poziomie i w każdej instytucji będziemy z nią walczyć. Po raz kolejny zwracam uwagę na przewlekłość postępowań sądowych. W dalszym ciągu postępowania sądowe w sprawach dotyczących dzieci trwają zbyt długo. Powinny ze względu na dobro dziecka być te sprawy rozpatrywane priorytetowo. Wiem, że na ten aspekt zwracała także uwagę sprawozdająca przede mną pani Rzecznik Praw Obywatelskich. Umarzanie postępowań karnych w sprawach dotyczących przemocy fizycznej stosowanej wobec dzieci z uwagi na brak interesu społecznego przy ściganiu przestępstw prywatno-skargowych. O tym pozwoliłem sobie szerzej wcześniej. Brak wyszczególnienia osoby dziecka ofiary przemocy w statystykach. Większość prowadzonych statystyk nie specyfikuje osoby dziecka jako ofiary przemocy i jego płci. Ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Brak uregulowań pozwalających małoletnim powyżej 15 roku życia na złożenie wniosku o ściganie w sprawie o zgwałcenie. Wiem, że nad tym już trwają prace. Bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będę już tej uwagi musiał powtarzać, ale jest ona niezwykle ważna, istotna. Cieszę się, że państwo posłowie jakby tu podzielacie moje zdanie. Zwracam także uwagę na przemoc rówieśniczą w szkole. Obserwuje się wzrost agresji rówieśniczej. Szkoły niejednokrotnie, pomimo diagnozy tego zjawiska, nie podejmują skutecznych działań. Działania te nie obejmują bowiem całej społeczności szkolnej, to jest uczniów, rodziców i nauczycieli. Szkoła to nie są tylko jedna strona czy druga strona. Szkoła to jest to trio. I jeśli nie ma skutecznej współpracy, jeśli nie ma współdziałania, jeśli nie ma zachęty do rozwiązywania problemów, to te problemy nie będą rozwiązane. Mało uwagi poświęca się ocenie podejmowanych działań profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyki nie są opracowywane w oparciu o diagnozę potrzeb danego środowiska. Zwracam także po raz kolejny uwagę na problem przedawniania przestępstw seksualnych wobec dzieci. W myśl obowiązujących przepisów przedawnienie przestępstw seksualnych, w których pokrzywdzonym jest małoletni, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez niego 18 roku życia. Czyny te nie powinny jednak ulegać przedawnieniu, ponieważ wiele ofiar molestowania seksualnego dopiero w życiu dorosłym zaczyna zdawać sobie sprawę ze skali doznanej krzywdy i podejmuje walkę o ukaranie sprawcy. Rozszerzenie zasady jednokrotnego przesłuchania małoletniego. Ochrona dziecka przed wtórną wiktymizacją wymaga wzmocnienia standardów dotyczących przesłuchania małoletniego, małoletnich pokrzywdzonych i świadków, w szczególności poprzez rozszerzenie zasady jednokrotnego przesłuchania dzieci w warunkach przyjaznych na wszelkie umieszczone w kodeksie karnym przestępstwa i podniesienie górnej granicy wieku małoletnich oraz nieodpowiednia reprezentacja małoletniego w procesie karnym. Pomimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej, zbyt rzadko powołuje się kuratorów procesowych do reprezentowania małoletniego w procesie karnym. Brak jest również wyraźnego wskazania, kto powinien pełnić tę funkcję, gwarantując zapewnienie właściwej ochrony pokrzywdzonym dzieciom. I pozwolicie państwo, Wysoka Izbo, że jeszcze zwrócę uwagę na
sprawy dotyczące dzieci z niepełnosprawnością. Oczywiście w każdej z tamtych kategorii one są. Ja ich celowo w informacji nie wytłuszczałem, bo chciałbym, żeby one były, ich sprawy były opisane w poszczególnym prawie. Ale sprawy dzieci z niepełnosprawnością to jest szczególny obszar troski rzecznika, co zostało wskazane w ustawie o rzeczniku praw dziecka. W ich przypadku pomoc zarówno organizacyjna, jak i finansowa musi być dokonywana z większym zrozumieniem dla potrzeb tych dzieci. Dlatego też nadal będę zabiegał i proszę Wysoką Izbę o podjęcie konkretnych działań, o ratyfikację przez Polskę Konwencji Narodów Zjednoczonych z 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych. Ta konwencja wymusi na nas pewne działania, na pewno wspomoże nie tylko dzieciom, ale ja tu upominam się przede wszystkim o tę grupę Polaków, wspomoże w wypełnianiu tych powinności, jakie względem nich wszyscy mamy. Bardzo dziękuję za informację, to bardzo się cieszę, ale rozumiem, że jeszcze jest Senat i podpis pana prezydenta, więc o tyle mój wniosek jest jeszcze aktualny, ale to dziękuję, to bardzo, bardzo się cieszę, uważam, że to jest bardzo ważny krok, bardzo, bardzo potrzebny i to tylko odnotowywuję z ogromną satysfakcją. Na tym państwo pozwolicie, że zakończę swoją wstępną informację. Oczywiście jestem gotów na odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję panu rzecznikowi. Teraz głos zabierze pani poseł Magdalena Kochan w celu przedstawienia stanowiska komisji. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. 26 czerwca bieżącego roku połączone Komisje Młodzieży, Nauki, Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny debatowały nad rocznym sprawozdaniem Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011. To bardzo szczegółowe, bardzo rzetelne, bardzo profesjonalne i z wielkim sercem pisane sprawozdanie zostało też i bardzo wysoko ocenione przez połączone komisje. Nie będę po tak obszernym i szczegółowym wystąpieniu pana ministra streszczać i powtarzać tych wszystkich rzeczy, o których mówił. Ważne jest, że mamy takie przekonanie, że dzieci polskie zgodnie z tym, z założeniem, dla którego pracuje pan minister, mają rzeczywistego i prawdziwego obrońcę swoich praw, ale nie tylko obrońcę, także popularyzatora praw dzieci. Jak mówił Janusz Korczak, nie ma dzieci, są ludzie. Są ludzie ze swoimi prawami i obowiązkami, a my często zapominamy, że dzieci mają prawa i warto, żebyśmy my jako dorośli tych praw przestrzegali. Dlaczego? Choćby dlatego, że potem nauczone szacunku dla prawa dzieci wyrastają na dorosłych, którzy także mają szacunek dla prawa. Przed chwilą sprawozdająca pani Rzecznik Praw Obywatelskich mówiła o tym, jak ważne jest przestrzeganie prawa, dobre jego kształtowanie, ale także edukacja prawna po to, żebyśmy mogli żyć w społeczeństwie bezpieczniejszym po prostu. Myślę, że Rzecznik Praw, nie tylko myślę, jestem przekonana, Rzecznik Praw Dziecka popularyzacją praw dzieci, zasadą ich przestrzegania, także kształci młode pokolenie, które wchodząc w dorosłe życie będzie z większym niż nasze szacunkiem do prawa się odnosiło. Prawa do życia i ochrony dziecka, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych, do nauki, do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, to są prawa każdego człowieka, w tym także człowieka, który nie ma jeszcze praw wyborczych. Z dyskusji
która dotyczy przestrzegania tych praw, wynikały wnioski, z którymi powinniśmy sobie w tej kadencji Sejmu poradzić. Powinniśmy wyjść naprzeciw tym wnioskom, które już drugi raz albo i trzeci, panie ministrze, wystosowuje, bo w przypadku niektórych jest to trzecie pana wystąpienie. Warto podjąć te wyzwania i warto z tymi warto podjąć pracę nad rozwiązaniem tych problemów, o których mówimy, bo na pewno jest lepszym i skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem dobra profilaktyka niż leczenie skutków chorób. Zatem powrót gabinetów i to jednoroczne badanie dzieci poprzez pediatrów da nam wyniki takie, że i lepiej będzie ze zdrowiem dzieci i tańsza w związku z czym będzie piecza medyczna nad nimi, bo nie będzie po prostu potrzeby. Podobnie jest ze stomatologią, podobnie z żywieniem, z normami żywienia dzieci, które w rozwiązanych tych problemach w szkołach będą miały normy, które nie pozwolą albo które pozwolą nam skutecznie walczyć z otyłością, która zaczyna być rzeczywiście coraz większym problemem wśród dzieci. Oczywistą sprawą i wspólną dla Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka są sprawy opieszałości postępowań sądowych. Tak, z tym problemem winniśmy sobie poradzić i liczę tutaj także bardzo mocno na po dwukrotnym wystąpieniu obu rzeczników, na skuteczne działanie także posłów naszych komisji, którzy myślą o opieszałości przewodów sądowych w stosunku do dzieci, na tej dyskusji przedwczorajszej także zwracali uwagę. Reasumując, proszę państwa, Rzecznik Praw Dziecka, stojąc na straży dzieci, na straży praw dziecka, dbając o popularyzację tych praw, podejmując codzienną współpracę z organami państwa, z instytucjami państwa, występując 125 razy w swoich wystąpieniach generalnych, przystępując do 171 postępowań sądowych i administracyjnych, rozpatrując blisko 30 tysięcy spraw, pracując w obsadzie niespełna 50-osobowej załogi, został oceniony przez obie komisje bardzo pozytywnie. Jesteśmy przekonani, że tak sprawowana funkcja z wielkim poszanowaniem dziecka, jego godności, daje polskim dzieciom gwarancję, że nasza dorosła piecza prawna nad młodym pokoleniem będzie się stawała coraz lepsza. Komisje przyjęły sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. Otwieram dyskusję i proszę o zabranie głosu panią poseł Domicielę Kopaczewską z klubu Platforma Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie informacji Rzecznika Praw Dziecka za 2011 rok wraz z uwagami o przestrzeganiu praw dziecka. Pan minister był uprzejmy przed chwilą przedstawić obszerne sprawozdanie ze swojej działalności, zarówno teraz, jak i na komisji. Sprawozdanie przygotowane z wyjątkową starannością, z którego wynika wielka otwartość, kompetencja i konsekwencja w podejmowanych działaniach. Wzrost spraw, które rzecznik podjął w 2011 roku, świadczy o tym, że poprzez 3 lata swego funkcjonowania buduje konsekwentnie poczucie bezpieczeństwa wśród dzieci i wśród dorosłych, którzy zajmują się sprawami dzieci, które dają podstawę do wystąpień do rzecznika o to, aby podjąć działania w sprawach, które się pojawiają. Chcę zauważyć również, że jak w poprzednich latach byliśmy zasypywani przez media informacjami o tym, że dzieciom działa się krzywda i najczęściej pojawiało się pytanie, gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka, tak od dłuższego czasu
jeśli pojawiają się takie problemy, to albo rzecznik już tam był, albo jest obecny. To jak najlepiej świadczy o urzędzie rzecznika, ale również to, że wiele spraw, które rzecznik podejmuje, są sprawami w zaciszu gabinetów, które dają poczucie młodym ludziom i dzieciom, że ich problem jest problemem, nad którymi się rzecznik pochyla i dla których znajduje rozwiązanie. Panie ministrze, dla pana i dla pana pracowników wielkie uznanie z tego powodu. Co nie znaczy, że wszelkie sprawy, które dotyczą naszych dzieci, są już w sposób właściwy realizowane, ale również to pozwala panu w sposób obiektywny i konsekwentny, z pełną determinacją, występować w sprawach, których pan dostrzega, że są problemy. To widać przede wszystkim w wystąpieniach generalnych, które pan podejmuje do różnego typu instytucji, i te wystąpienia czasami są powielane wielokrotnie, co świadczy, tak jak już mówiłam, o wielkiej potrzebie rozwiązania problemów, które się pojawiają. Choćby sprawa związana z opieką stomatologiczną młodzieży szkolnej. Rzeczywiście jest to problem, nad którym wszyscy musimy się pochylić i znaleźć nie tylko jedną drogę, ale wiele dróg, żeby ten projekt rozwiązać. Jeśli chodzi o sprawy prawo do wychowania w rodzinie, też zauważamy pełną determinację przede wszystkim w tym, aby doprowadzić do sytuacji, iż sądy czy sędziowie sądów rodzinnych w sposób właściwy, mówiąc potocznie, z ludzką twarzą podchodzili do spraw, które dotyczą dzieci. Pan rzecznik i jego urząd wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślał potrzebę podwyższenia świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnych czy progów dochodowych, tak żeby rzeczywiście stworzyć dobre warunki dla życia każdego dziecka w Polsce. Wielokrotnie również dzisiaj i w poprzednich swoich wystąpieniach pan rzecznik mówi o tym, aby właśnie szkoła polska stała się miejscem bezpiecznym, dającym szansę wszechstronnego rozwoju dla dzieci, co cieszę się bardzo, że w naszej dzisiejszej debacie, tak jak i na komisji, przysłuchuje się minister edukacji narodowej, bo nie tylko odnoszę wrażenie, ale mamy na to dowody, że rzeczywiście ta współpraca pana rzecznika z Ministerstwem Edukacji Narodowej nabiera nie tylko form takiej formalnej współpracy, a jest to współpraca rzeczywista, oparta o rozwiązywanie problemów. Te najważniejsze zagadnienia, o których tak obszernie informował pan rzecznik, dotyczące wystąpień generalnych czy spraw indywidualnych, obudowane są promocją rzeczywiście praw dziecka i podejmowaniem zadań, które de facto wychodzą ponad zapisane w ustawę kompetencje pana rzecznika, które pozwalają rzeczywiście tworzyć pozytywną atmosferę i pozytywny obraz w środowisku do tego, jak powinniśmy zabiegać, jak przestrzegać praw dziecka i jak budować właściwe warunki do tego, aby dzieci się rozwijały w sposób właściwy. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Platforma Obywatelska chcę złożyć panu ministrowi serdeczne podziękowania za ten 2011 rok, za pracę, którą wraz z urzędem podjął i w dalszym ciągu zaskakuje nas pozytywnymi działaniami, budując pozytywny obraz rzecznika praw dziecka w społeczeństwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pani poseł. Teraz głos zabierze pan poseł Leszek Dobrzyński z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie rzeczniku. Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie, czy też stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że Urząd Rzecznika Praw Dziecka ma w Polsce już kilkunastoletnią historię. Przez ten czas chyba ugruntowuje się jego pozycja, zarówno w świadomości dzieci, jak i dorosłych. Sam urząd zdaje się krzepnąć i przejmować coraz więcej inicjatyw, co spowodowane jest zarówno aktywnością na przykład obecnego rzecznika, jak też zwiększoną ilością napływających skarg, czy też próśb o interwencję. Ale tu trzeba zaznaczyć, że ta duża ilość napływających do rzecznika spraw z jednej strony może budzić zadowolenie, bo może świadczyć o zaufaniu do tej instytucji, ale z drugiej strony też może budzić zmartwienie, bo może dawać świadectwo o stopniu naruszania praw dziecka w Polsce, ale też o pewnym klinczu prawno-decyzyjnym i o bezradności dzieci i ich rodziców w spotkaniu, w zderzeniu z aparatem biurokratycznym, o niemożności egzekwowania tychże praw i o traktowaniu Biura Rzecznika Praw Dziecka jako swoistej ostatniej deski ratunku. Obojętnie, którą argumentację przyjmiemy, dawać ona będzie niepokojący obraz rozwoju sytuacji w naszym państwie. Kiedy analizuje się sprawozdanie przedłożone przez rzecznika, rzuca się w oczy, że Rzecznik Praw Dziecka to stale rozbudowująca się instytucja, zarówno pod względem ilości, jak i też gatunku podejmowanych przez niego spraw. To już swoiste nadministerstwo, wkraczające w zasięg działalności wielu resortów rządowych. Ale to nadministerstwo, tutaj specjalnie użyłem tego sformułowania, okazuje się, że ma o wiele słabszą pozycję wobec urzędów centralnych i ministerstw, o czym właśnie świadczy także treść sprawozdania, pewne jego elementy. I te elementy mówią też o pewnym braku możliwości przebicia się Rzecznika Praw Dziecka. I tak na przykład mamy tutaj opisaną w tym raporcie odmowę, z jaką spotkała się propozycja Rzecznika Praw Dziecka. Jego propozycja o zwolnienie od podatku VAT niektórych usług medycznych. Chodziło tutaj o usługi związane z pobytem w szpitalu najbliższych pacjenta lub usługi związane z dodatkową funkcją pielęgnacyjną. Mamy też wymieniany tutaj przed moich przedmówców wielki problem, jakim jest likwidacja lub brak gabinetów stomatologicznych w szkołach. W odpowiedzi na interwencję Rzecznika Praw Dziecka sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że dyrektorzy szkół takiego obowiązku, czyli prowadzenia gabinetów stomatologicznych, nie mają, zaś wedle ministerstwa stan uzębienia dzieci w Polsce ulega poprawie, a dla przykładu, znowu zdaniem ministerstwa, w krajach, w których stan uzębienia dzieci uważa się za dobry, świadczenia stomatologiczne udzielane są poza placówkami oświatowymi. Przyznacie państwo, że jest to stanowisko wyjątkowo demagogiczne, kompletnie zafałszowujące obraz naszej rzeczywistości i szkoda, że nie spotkało się, jak przynajmniej wynika z raportu, z dalszą polemiką i interwencjami Rzecznika Praw Dziecka. Liczymy na to, że ten temat nie zostanie przez pana rzecznika odpuszczony i będzie miał swoją kontynuację. Innym problemem, od którego odbił się Rzecznik Praw Dziecka, była kwestia wydawania zgody na leczenie za granicą. Z takimi problemami, z takimi kwestiami zwracali się do Rzecznika Praw Dziecka rodzice dzieci wymagających takiego leczenia. W odpowiedzi na swoją interwencję rzecznik uzyskał odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, że procedury funkcjonują znakomicie i tutaj zacytuję, a jedynie silna presja pacjentów, ich rodzin oraz mediów nie zawsze pozwala na podjęcie racjonalnych decyzji. Czyli no, znowu wszystko jest wedle ministerstwa w porządku. Kolejnym problemem, gdzie Rzecznik Praw Dziecka został postawiony przed ścianą niemożności, był problem zabawek zawierających szkodliwe dla zdrowia substancje. Konkretnie chodziło tutaj o sprzedaż zabawek zawierających szkodliwą substancję, która została zaklasyfikowana do substancji mogących powodować zagrożenie dla płodu i toksycznych dla rozrodczości. Konsekwencją istniejącego w naszym państwie ustawodawstwa o wymaganiach wobec zabawek powinna być kontrola nad ich rynkiem, przeprowadzenie badań, które mogłoby stwierdzić, czy zabawki zawierające takowe substancje znajdujące się na indeksie nie zawierają szkodliwego stężenia tychże środków.
Jednak w odpowiedzi na swoją interwencję Rzecznik Praw Dziecka otrzymał odpowiedź, że Inspekcja Handlowa nie dysponuje ekspertami, którzy mogliby wydawać wiążące opinie naukowe pozwalające na jednoznaczne udowodnienie szkodliwego działania wykrytych w wyrobie ilości szkodliwej substancji. Z kolei, kiedy Rzecznik Praw Dziecka zaproponował rozwiązania, dzięki któremu można by wycofać z obrotu takowe zabawki, Ministerstwo Gospodarki dało mu taką odpowiedź, że stosowne przepisy będą mogły wejść w życie dopiero po 20 lipca 2013 roku, gdyż, znowu zacytuję, producenci muszą mieć czas na dostosowanie się do nowych przepisów, a przesunięcie tej daty naruszałoby przepisy Unii Europejskiej o swobodzie przepływu towarów. Trudno tutaj nie pokusić się o gorzką uwagę, że w tym wypadku dbałość o dobro producentów przeważyła nad dbałością o dobro dzieci. I takich przykładów jest sporo, Szanowni Państwo. Ja myślę, że tutaj taka charakterystyczna jest odpowiedź na kolejną interwencję. Chodzi tutaj o dzieci wcześnie urodzone, tak zwane wcześniaki. Pominę już może sprawę, ale odpowiedź z ministerstwa została skomentowana w raporcie Rzecznika Praw Dziecka. Tym samym w odpowiedzi nie odniesiono się do głównej tezy wystąpienia rzecznika, to jest możliwości rozszerzenia dostępu do programu wszystkim potrzebującym przedwcześnie narodzonym dzieciom. I to są niektóre przykłady świadczące o tym, że organom rządu przydałoby się większy respekt przed uwagami Rzecznika Praw Dziecka, a może rzecznikowi także więcej uporów dochodzenia praw dzieci. Szanowni Państwo, miniony rok to zakończenie prac nad zasadniczą wersją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rzecznik Praw Dziecka opiniował tę uchwałę, zgłaszał swoje uchwały co do trybu automatycznej utraty mocy postanowienia sądu o umieszczeniu nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. To były celne i dobre interwencje, ale naszym zdaniem zabrakło takiej interwencji, jeśli chodzi o inne rozwiązania tejże ustawy, które zaowocowały likwidacją wielu ośrodków adopcyjnych. Adopcja jest materią bardzo delikatną, podobnie jak inne formy rodzicielstwa zastępczego, dotyka sfer niezwykle intymnych uczuć i wymaga niezwykłej wrażliwości u osób zaangażowanych w kontakty z potencjalnymi chętnymi do podjęcia się tej misji. Dlatego kontakt z ośrodkiem adopcyjnym, zaprzyjaźnienie się z jego pracownikami, budowa wzajemnego zaufania ma tutaj niezwykłe znaczenie. Wielką szkodę adopcji w Polsce wyrządziła właśnie cytowana ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, likwidacja wielu ośrodków adopcyjnych, przerwanie czy opóźnienie wielu spraw adopcyjnych, zerwanie więzi łączących osoby zgłaszające chęć przeprowadzenia adopcji z osobami prowadzącymi ośrodki adopcyjne to wielka, nieoceniona na tę chwilę strata. I znowu, jako że omawiamy sprawy Rzecznika Praw Dziecka, pytanie nie tylko o straty, jakie ponieśli dorośli, ale przede wszystkim pytanie o straty, jakie poniosły dzieci, których proces adopcyjny będzie opóźniony. Warto też zaznaczyć, że ta właśnie ustawa najpierw wprowadziła niemały chaos i stan zaniepokojenia w rodzicielstwie zastępczym, a dodatkowo, nim tak naprawdę zdążyła wejść w życie, była już dwukrotnie nowelizowana, przy czym nowelizacje stanowią tak naprawdę wycofanie się lub zawieszenie zawartych w niej pozytywnych rozwiązań. Szkoda, że zabrakło głosu Rzecznika Praw Dziecka właśnie przy wprowadzeniu tych nowelizacji i poprawek. Dziedziną, gdzie głos Rzecznika Praw Dziecka powinien brzmieć o wiele silniej niż dotychczas, jest sfera bezpieczeństwa dzieci w szkołach, gdzie statystyki odnotowały w ciągu ostatnich 2 lat gwałtowny wzrost przestępczości, szczególnie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Agendy Rzecznika Praw Dziecka powinny chyba zwrócić o wiele większą uwagę na problem wzajemnej agresji wśród dzieci, bo trudno mówić o przestrzeganiu podstawowych praw dziecka, kiedy swoistym poligonem przetrwania staje się teren szkoły, a więc miejsce, gdzie dzieci spędzają sporą część każdego dnia. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie rzecznik jest w stanie zrealizować rozmaite funkcje sprawiające, że szkoły staną się miejscem w 100% bezpiecznym dla uczniów. To nie rzecznik samodzielnie wprowadzi programy profilaktyczne, to nie rzecznik wyeliminuje patologię, czy też wzmoże skuteczność działania organów ścigania, czy też wpłynie na aktywność samych dyrekcji szkół i nauczycieli. Ale przecież Rzecznik Praw Dziecka może na tyle silnie i aktywnie naciskać na wszelkie ministerstwa oraz organizować kampanię społecznego nacisku i uświadamiania, aby problem przestępczości w szkołach nie stanowił zagrożenia dla naszych dzieci. Pamiętajmy wszakże też, że zwalczanie tego problemu ma znaczący wymiar nie tylko dla dzieci i młodzieży. Im więcej dzieci uchronimy przed wejściem w patologię, tym większa jest szansa, że zmniejszymy wymiar przestępczości wśród dorosłych. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Teraz głos ma pan poseł Artur Bramora, Ruch Paligoda.
Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt i przyjemność zarazem przedstawić w imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota stanowisko klubu wobec informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, druk nr 290. Rzecznik Praw Dziecka w myśl obecnie obowiązujących regulacji prawnych ma silne umocowanie konstytucyjne i ustawowe jako organ kontroli państwowej. Zgodnie z zapisami ustawy przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 stycznia 2000 roku Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka oraz innych przepisach prawa z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik działając na rzecz ochrony praw dziecka zabezpiecza m.in. jego prawo do życia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do życia w godziwych warunkach socjalnych oraz prawo do nauki. W związku z tym podejmuje stosowne, określone literą obowiązującego prawa działania mające na celu zapewnienie właściwych warunków życia i rozwoju dzieci zgodnie z poszanowaniem ich godności oraz praw ich rodziców. Po wnikliwym przeanalizowaniu informacji przedłożonej w druku sejmowym oraz po aktywnym udziale w dyskusji, która odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych, Klub Poselski Ruch Palikota ocenia pozytywnie działalność Rzecznika Praw Dziecka w roku 2011 w obszarze realizowanych przez Urząd zadań nałożonych ustawą. Sprawozdanie z działalności zostało przygotowane w sposób rzetelny, drobiazgowo zostały wyartykułowane zagadnienia oraz wszelkie wątki tematyczne poruszane w opracowaniu. Świadczy to o wysokim profesjonalizmie urzędu, który musi działać apolitycznie, aby właściwie wypełniać swoje obowiązki. Z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt, że rzecznik jest zawsze otwarty na dyskusję, zawsze osobiście angażuje się w załatwiane sprawy, nie obawia się podejmować interwencji, jeśli ma tylko informacje o pojawiających się nieprawidłowościach. Działa czynnie, niebiernie i jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Należy jednak w oparciu o analizę przedłożonej informacji dokonać oceny obecnej sytuacji i wyartykułować w sposób bardzo stanowczy problemy mające negatywny wpływ na właściwą egzystencję dzieci. Problemy, które mają wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny najmłodszych. Pierwszym z nich jest brak zapewnienia odpowiedniej ilości środków finansowych kierowanych z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Niedoszacowanie oświaty przekłada się w bezpośredni sposób na ograniczenie dostępu do usług edukacyjnych dla dzieci oraz na elementy pochodne, to jest m.in. dożywianie dzieci w szkołach czy w skrajnych przypadkach likwidacja stołówek szkolnych. Zrzucanie częściowego finansowania wydatków oświatowych na samorządy, które w obecnej sytuacji mają problem z zapewnieniem ciągłości finansowej, generuje sytuacje opisane powyżej. W tej sprawie rzecznik, działając w zakresie swoich kompetencji, kierował stosowną korespondencję do właściwych resortów celem wywołania reakcji powodującej poprawę istniejącej sytuacji. Do problemów, które należy przy tej okazji wymienić, należą ograniczenie dostępu do edukacji przedszkolnej, brak dostatecznych konsultacji środowiskowych przy podejmowaniu uchwał likwidacyjnych i reorganizujących szkoły, szczególnie w małych społecznościach, niewystarczająca współpraca między placówkami resocjalizującymi a placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, zapewnienie niezbędnej i w obecnym stanie niewystarczającej opieki psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do potrzeb dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, brak zapewnienia odpowiednich warunków nauki w placówkach edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością, problem nierównego dostępu dla dzieci, zależnie oczywiście od miejsca zamieszkania, do opieki przedszkolnej, do opieki zdrowotnej, brak możliwości powszechnego dostępu do opieki żłobkowej. Należy tu zacytować zapisy treści artykułu 28 Konwencji o prawach dziecka. Państwo, strony, uznają prawo dziecka do nauki na zasadzie równych szans. Należałoby tu dodać i w mniej zamożnej gminie i w dużej metropolii. W przypadku problemów wyartykułowanych powyżej, Ruch Palikota zwraca się bezpośrednio do premiera Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Do urzędu w roku 2011 zgłoszono 29 256 spraw. Dla porównania w roku 2010 zgłoszeń było 19 665.
Rzecznik w roku 2011 dokonał 121 wystąpień generalnych, przystąpił do 171 spraw sądowych i administracyjnych. Objął honorowym patronatem 109 wydarzeń, uczestniczył w 264 konferencjach i spotkaniach branżowych. Powinniśmy się zastanowić, co jest powodem wzrostu o 9591 w stosunku do roku 2010 ilości próśb o interwencję. Powinniśmy się zastanowić, czy ten wzrost jest efektem pogorszenia się sytuacji egzystencji dzieci w przeciągu ostatniego roku w naszym kraju, czy większego zaufania do urzędu, którym rzecznik kieruje. Lecz to nie jest tematem dzisiejszej dyskusji. Rzecznik Praw Dziecka stwierdził fakt, iż dzieci w bezpośrednim kontakcie stosunkowo często wskazują problem braku ich realnego wpływu na decyzje dotyczące spraw mających wpływ na ich życie. Należy zadać pytanie, czy jako politycy nie powinniśmy wziąć tego pod uwagę przy tworzeniu prawa i być może należałoby w bardziej skuteczny sposób, uwzględniając stanowisko dzieci przy tworzonych regulacjach prawnych dotyczących ich samych. To oczywiście tylko teza, lecz warta głębszego przemyślenia. Jeśli zamierzamy przez swoje działania legislacyjne tworzyć społeczeństwo obywatelskie, powinniśmy ją rozważyć. Reasumując, Ruch Palikota popiera sposób i formę działania Rzecznika Praw Dziecka. Uznajemy, że działania, interwencje podejmowane przez Rzecznika są adekwatne do zaistniałych sytuacji. W trosce o dobro dzieci zwracamy się z ogromną prośbą do Pana, aby nadal działał Pan apolitycznie. Domagamy się jednak stanowczo od rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby z należytą powagą traktował apele Rzecznika dotyczące wskazywanych kwestii i problemów mających bezpośredni wpływ na zapewnienie właściwej opieki formalno-prawnej oraz prawidłowego rozwoju dzieci zgodnie z przysługującymi im prawami. Posłowie Ruchu Palikota przypominają panu premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, iż dobro dziecka jest wartością nadrzędną i naszym wspólnym obowiązkiem jest dokonywanie wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom godziwe warunki do życia, nauki oraz rozwoju bez względu na nasze osobiste sympatie czy preferencje polityczne. Panie Rzeczniku, dziękujemy za Pańską pracę. Proszę nadal trwać na straży dobra dzieci. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panu posłowi. Teraz głos zabierze Pan poseł Piotr Walkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo. Rzeczywiście moje wystąpienie należałoby zacząć od końcowych słów kolegi, od podziękowań za to, że jesteś, panie ministrze, że stopniowo coraz bardziej wchodzisz w kwestie dotyczące praw dziecka i widać z roku na rok postęp, chociaż występując 364 dni temu, 30 czerwca 2011 roku, wydawać by się mogło, że więcej już zrobić nie można. Jest wyraźna poprawa, wyliczenie kolegi, 264 spotkania i konferencje. Po odliczeniu dni wolnych i świąt daje to przeciętną ponad jednej konferencji spotkania na jeden dzień. A wiemy, że z działań tegorocznych będzie tego więcej. Ze względu na postawione sobie zadanie, bo to między innymi na wniosek pana ministra, rok 2012 jest rokiem Korczaka. Stąd też po całym kraju wizyty, spotkania w ramach konferencji poświęconym temu wielkiemu wychowawcy, który zapoczątkował kwestie praw człowieka i z których to działań, doświadczeń i przekazów możemy w tej chwili korzystać. Szanowni Państwo, praktycznie kwestie w liczbach, w zestawieniach, koleżanki, koledzy, zresztą jak pan rzecznik powiedział, wstępna informacja, która trwała 48 minut. No rzeczywiście można by było tutaj mówić o działaniach znacznie dłużej, ale myślę, że nie chodzi o to, żeby o tym mówić, ale chodzi o to,
żeby działać. Te działania widać, że ten urząd podejmuje. Widać aktywność praktycznie na każdym kroku, z tym się spotykamy. Ja chciałem dotknąć krótko jednego tematu, na który pan minister zwrócił uwagę. Konwencji praw osób niepełnosprawnych. Rzeczywiście udało nam się na ostatnim posiedzeniu przyjąć, ale rzeczywiście potrzeba przyjęcia tej ratyfikacji tej konwencji, ona jest widoczna. Jest widoczna chociażby w zakresie wychowania, jak również kształcenia młodzieży, szczególnie niepełnosprawnej. Widać wiele, może nie, ale też można to nazwać błędami, wiele nieprawidłowości wynikających i kwestie również wskazania, chociażby porównując wyniki w innych krajach, że można by było osiągać lepsze rezultaty, gdyby bardziej szczegółowo zająć się tą problematyką. Chodzi o wczesnookresowe rozpoznanie, diagnostykę wad, nieprawidłowości rozwojowych czy zdrowotnych, które wykryte we wczesnym stadium spowodowałyby mniejsze odchylenia od stanu zdrowia, czy kwestie również stopnia niepełnosprawności w późniejszym okresie. Myślę, że tutaj w szczególności dla naszego państwa jest to ważne ze względu na to, że ten odsetek niepełnosprawnych dzieci wzrasta. Zresztą kwestia poruszana tu, sprawa żłobków, przedszkoli, tam gdzie poprzez kontakt szerszy niż tylko rodzina i badania bilansowe, jak mówimy, badania bilansowe, które są wyznaczone rok, 4 lata i później tak dalej, one są zbyt rzadkie i tak kilkuminutowa wizyta u lekarza pediatry jest zbyt krótka, żeby mogła dokonać rozpoznania. W tym momencie zyskalibyśmy przyszłościowo oszczędność kosztów, które potem ponosimy, kwestia kształcenia, szkolnictwa specjalnego, dużego, że tak powiem, niezrozumienia w zakresie szkolenia integracyjnego sporej części rodziców czy niektórej części nauczycieli, które można by było rzeczywiście wprowadzać. I tutaj ten instrument, który ta ratyfikacja nam da, na pewno to umożliwi. Myślę, że to będzie również instrument pomocny na temu urzędowi względem właśnie wywierania większego wpływu na inne urzędy administracji państwowej. Myślę, że wspólnie wraz z Wysoką Izbą, w której pan rzecznik na pewno ma sojuszników, będziemy tutaj te działania podejmować. Zacząłem od słów podziękowań, więc muszę w tym momencie stwierdzić, ponieważ występuję w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że ocena, jaką panu wystawiamy, jest najwyższą z możliwych i jest naprawdę wielką przyjemnością współpracować z urzędem, na czele której stoi taka osoba oddana sprawom, których się podjęła. Z tego też względu powiedziałem, ocena najwyższa i otrzymana oczywiście najwyższa na tak. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za działania, a ja dziękuję, żeście państwo mnie wysłuchali. Dziękuję panu posłowi. W szkołach to jest celujący, zdaje się, tak? Czy wzorowy? W zależności od przedmiotu. Nie wiem, panie marszałku, jak to jest w Sejmie, dlatego powiedziałem najwyższa. Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie marszałku, panie rzeczniku, Wysoki Sejmie, szanowni przedstawiciele rządu.
Coroczna informacja Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka nam wszystkim, w szczególności członkom tej Izby, przywołuje katalog spraw, o które zabiegają obywatele, które powinny być również w trosce naszej pracy. W roku ubiegłym ponad 87 tysięcy obywateli, z czego ponad 29 tysięcy do Rzecznika Praw Dziecka, a ponad 58 tysięcy do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się we własnych sprawach. Mając nadzieję i licząc, że często dla nich, jak mówią, to ostatnia deska ratunku, że ktoś ich wysłucha, że ktoś podejmie ich problemy i na bazie ich problemów osobistych często przygotuje czy wystąpi o rozwiązania systemowe. I właśnie wartością pracy Rzecznika Praw Dziecka jest między innymi właśnie ten katalog wystąpień generalnych, czyli domagających się rozwiązań systemowych wynikających z analizy sytuacji, ale także z indywidualnych przypadków. Chciałbym w imieniu Klubu Poselskiego SLD oświadczyć, że doceniamy tą ogromną aktywność w budowaniu tych rozwiązań systemowych. Doceniamy też ogromną aktywność osobistą, bo można powiedzieć, że pan rzecznik prowadzi taki Uniwersytet Edukacji Dziecięcej, bo skoro w ubiegłym roku spotkał się bezpośrednio z grupą prawie 58 tysięcy dzieci, to znaczy się, że właśnie ta bezpośrednie spotkania, ta edukacja, materiały informacyjne towarzyszące tym spotkaniom pozwalają wierzyć nam na to, że również właśnie ta dobra edukacja będzie podstawą później do tego, że również dzieci i młodzież będzie interesowała się prawami jednostki. W tych wystąpieniach generalnych znajdują się sprawy i problemy, o które tutaj w tej Wysokiej Izbie Klub Poselski zabiegał i odpowiadając również na apel pani Rzecznik Praw Obywatelskich składał konkretne projekty ustaw. Bardzo ważną dla nas sprawą jest sprawa dogodziwych warunków socjalnych. Zamrożenie progów dochodowych wyłączyło z systemu zasiłków rodzinnych między 2,4 a 2,10 2,3 miliona dzieci. O tyle spadła liczba osób pobierających te zasiłki. W tej sprawie również zgłosiliśmy stosowne projekty ustaw, ale niestety nie było na nich zgody koalicji rządzącej. Dalej to jest kwestia polityki podatkowej państwa i instrumentów wspierających rodziny wielodzietne oraz państwo również uruchamiające instrumenty walczące z ubóstwem. Niestety w tej sprawie w ostatnich latach mamy regres. Mamy opinię stosowną Biura Analiz Sejmowych, z których wynika tak, że w 2010 mamy wzrost gospodarczy 3,8, ale z tego wzrostu gospodarczego nie korzystają rodziny wielodzietne. Nie ogranicza się poziom ubóstwa. Dzisiaj ubóstwo w Polsce ma twarz zamieszkania na wsi, gdzie jest siedmiokrotnie większe niż w środowisku miejskim. Ma twarz rodzin wielodzietnych, gdzie prawie 34% rodzin z czwórką i więcej dzieci znajduje się na skraju właśnie ubóstwa. Ma twarz rodziny wychowującej dziecko do lat 16 z niepełnosprawnością i ma twarz również rodziny niepełnej. W związku z tym powinniśmy więcej czynić na rzecz ograniczenia tego ubóstwa. A system na przykład ulgi prorodzinnej na wychowanie dzieci dzisiaj eliminuje z możliwości korzystania do pomocy publicznej, szanowni państwo, 4,2 miliona dzieci. Ponad 10 milionów mamy dzieci i młodzieży do 19 roku życia. A 6,2 korzysta z tej ulgi. Nie korzystają z tej ulgi ci najbiedniejsi. Ci również nie korzystający z rozliczenia PIT-u, mieszkający na wsi. Stąd to ubóstwo mające twarz środowiska wiejskiego. Wielokrotnie apelowaliśmy o zmianę, przedkładaliśmy stosowne projekty, zostały odrzucane. Mam nadzieję, że rząd się zreflektuje.
nie zreflektował się poprzez zmianę systemu stawek podatkowych. Niestety tylko powiększyła się grupa osób, dlatego że zwiększyliśmy skalę podatkową. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na pierwszą grupę zaszeregowania w starym systemie podatkowym, to tam, szanowni państwo, średnio rzecz biorąc, była mniejsza stawka do zapłacenia podatku niż możliwość odliczenia średnio. Z tego wynika, że państwo musi uczynić wiele więcej, aby ograniczyć ubóstwo wśród dzieci, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Jedna z pań napisała na portalu społecznościowym, kiedy rozmawialiśmy wczoraj na komisji. To dobrze, że dostrzegacie, ale zróbcie wreszcie coś konkretnego, bo te parę złotych, które ma być zwiększony zasiłek rodzinny, nie rozwiąże w mojej rodzinie wielodzietnej. A pisze tak, a może wreszcie rząd da nam, rodzinom, dzieciom rodzin wielodzietnych, nieodpłatne podręczniki. Czyli podejmie konkretne działania, które będą wychodzić naprzeciw konkretnych problemów. Mówiliśmy wielokrotnie, ja osobiście z tej mównicy o tym, że jest problem w dostępie do programu dożywiania młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych. 3 lata pod rząd spada udział, dlatego że rozwiązanie systemowe jest złe, że ktoś inny prowadzi szkoły podstawowe i gimnazja i dostaje na to dotację, a ktoś inny prowadzi ponadgimnazjalne i nie dostaje na to dotacji. Trzeba próbować to zmieniać, natomiast nie ma tej gotowości ze strony rządu niestety. Mamy też określony problem związany z poziomem opieki zdrowotnej dzieci, zwłaszcza w wieku szkolnym. Mówił o tym również pan rzecznik. Mówił o tym, że dzieci, zwłaszcza w wieku powyżej 3 roku życia, mają ograniczony, bo tylko 53% jest objęty wychowaniem przedszkolnym. Tu na tej Izbie przedstawialiśmy projekt obywatelski ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, aby objąć prowadzenie przedszkoli subwencją oświatową. Mało tego, pan premier w czasie kampanii w swoim autobusie powiedział tak, kiedy pojawiły się te głosy, których również reagował i decyzje samorządów reagował pan rzecznik dotyczących podniesienia opłat za przedszkola, że wprowadzimy przynajmniej częściową subwencję, żeby ograniczyć te wysokie opłaty. Do dzisiaj nie ma nic w tej sprawie. Myślę, że kolejną kwestią, którą powinniśmy podjąć, to jest sprawa pomocy samorządom w prowadzeniu w większym stopniu właśnie tych placówek edukacyjnych, zwłaszcza placówek szkolnictwa specjalnego. Ustawy, które często podejmujemy ostatnio w Wysokiej Izbie, przenoszą ciężar odpowiedzialności z brakiem środków finansowych na samorządy. To marszałkowie, w których zdecydowana większość to ludzie koalicji obecnej, piszą, że ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, jeśli chodzi o placówki adopcyjne, nie pozwala im w pełni zrealizować tej ustawy, bo brak jest środków finansowych. Jest to między innymi w tym raporcie Rzecznika Praw Dziecka. Jestem przekonany, że również to, co jest związane z rozwiązaniami dotyczącymi praw dzieci z niepełnosprawnością, musi napawać przede wszystkim nas, musi napawać gotowością do zmiany. Dostęp dzieci z niepełnosprawnością do wypoczynku, problem dowożenia dzieci z niepełnosprawnością. Gminy mówią, że nie mają na to pieniędzy. Edukacja. Przed chwilą również rozmawialiśmy, że jest szczególna waga. Więcej środków finansowych państwo wydaje, a w samorządach te środki nie idą za dziećmi z niepełnosprawnością. I można to zmienić, trzeba to po prostu zmieniać. Pan rzecznik wyznaczył nam również i cieszę się ogromnie, że pani poseł Magdalena Kochan powiedziała, że powinniśmy spróbować razem, ponad podziałami, niektóre z tych rozwiązań wprowadzić. Na przykład pan rzecznik wystąpił o to, aby wyłączyć z dochodów wliczanych do dodatków mieszkaniowych dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Trzeba to podjąć. Uważam, że skoro państwo z jednej strony chce wspierać właśnie kształcenie i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony chce przez to ograniczyć możliwość pomocy państwa do prawa do godnych warunków mieszkaniowych, to się te dwie kategorie jakby wykluczają. Stąd sądzę, że ten zestaw uwag o stanie przestrzegania praw dziecka będzie również przedmiotem naszej troski w formie interpelacji, zapytań, projektów ustaw, dlatego że to jest określona Biblia, z którą musi się zmierzyć
i na co dzień stosować również Wysoka Izba i rząd. Chciałbym w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej serdecznie podziękować panu rzecznikowi i współpracownikom za ten ogrom pracy, który został wykonany, za te wystąpienia generalne, za aktywność i gotowość do współpracy z sektorem pozarządowym. Ta gotowość do współpracy z sektorem pozarządowym pomnaża jakby wysiłki, zwłaszcza informacyjno-edukacyjne, i buduje się systemowe partnerstwo w ochronie praw dzieci. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że klub nas wysoko ocenia działalność rzecznika i życzy, aby udało się z tych uwag w przyszłym roku nie przenosić już do kolejnego sprawozdania, tylko w większym stopniu być świadkiem i uczestnikiem budowania systemowych rozwiązań proponowanych przez rząd i Wysoką Izbę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos ma pan poseł Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska w sprawie informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka zawartych w druku nr 290. Wysoka Izbo. Rzecznik Praw Dziecka w Polsce jest obok Rzecznika Praw Obywatelskich drugą niezwykle ważną instytucją posiadającą silne umocowanie konstytucyjne i ustawowe jako organ kontroli państwa. W drodze kilkakrotnej nowelizacji ustawy Sejm wyposażył Rzecznika Praw Dziecka w instrumenty prawne mające na celu podniesienie skuteczności jego działań w przypadku łamania lub naruszania praw dziecka. Umocniono także jego pozycję wobec innych organów władzy państwowej. Na mocy ustawy Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa z poszanowaniem odpowiedzialności praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. W rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda, podkreślam każda, istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Rzecznik w sposób określony w ustawie podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Działa na rzecz ochrony praw dziecka, a w szczególności prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne oraz upowszechnia prawa dziecka i metody ich ochrony. Rzecznik Praw Dziecka przedłożył Wysokiej Izbie informację o swojej działalności w roku 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Dzieło jest obszerne, a jego waga dosłownie jest niebagatelna. Na 325 stronach przedstawionych zostało wiele spraw, które mogą budzić uznanie dla aktywności rzecznika w 2011 roku. Niestety są pola całkowitego braku aktywności lub aktywności niedostatecznej w sprawach zasadniczych. W rozdziale drugim, ochrona praw dziecka, znajduje się 5 podrozdziałów. Pierwszy z nich to prawo do życia i ochrony zdrowia. Pierwszym mottem tego podrozdziału jest zapis artykułu 6 Konwencji o prawach dziecka, cytuję: państwa strony uznają, że każde, i tu podkreślam każde dziecko, ma niezbywalne prawo do życia. Drugie motto cytuje artykuł 24 Konwencji o prawach dziecka dotyczący zdrowia, leczenia i rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej. W treści tego podrozdziału rzecznik od pierwszego do ostatniego zdania odnosi się wyłącznie do tego drugiego cytatu, zapominając zupełnie, że na jego oczach, przy jego cichej aprobacie i bierności, dokonuje się w Polsce corocznie w majestacie prawa kilkuset aborcji, sztucznych poronień, zabójstw dokonywanych w majestacie prawa głównie ze względu na stan zdrowia dziecka czy poczęcie w wyniku przestępstwa. A pan rzecznik milczy. 2 lata z rzędu zadawałem pytania rzecznikowi w tej sprawie. Zawsze pozostawały bez odpowiedzi. Pan rzecznik wybierał zawsze poprawność polityczną, a nie dobro dzieci, które zostały powierzone jego trosce. A przecież sprawa życia dziecka jest sprawą fundamentalną. Wszystkie pozostałe kwestie wtórną. Aż prosi się o zadanie pytania, dlaczego rzecznik z taką uporczywością milczy w sprawie aborcji i zabiegów sztucznego poczęcia, a następnie zamrażania dzieci. Pragnę uzmysłowić panu rzecznikowi, że istoty ludzkie, zarówno te abortowane, jak i te zamrażane, w świetle ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka są dziećmi i podlegają szczególnej trosce rzecznika. A co zrobił rzecznik w tej sprawie? Kiedy zabrał głos? Do jakich instytucji zgłaszał się, aby zapobiec tym haniebnym procederom? Jakie działania podjął, choćby nieskuteczne?
Pan rzecznik wprawdzie troszczył się o życie i zdrowie dzieci, ale jedynie tych, którym pozwolono się narodzić. To tylko połowiczne wykonanie ustawowych zadań nałożonych na rzecznika praw dziecka. Posłowie Solidarnej Polski zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji rzecznika w obowiązującym systemie prawnym, ale nie usprawiedliwiają bierności, szczególnie tej, która skutkuje śmiercią bezbronnych istot ludzkich. Podrozdział drugi, mówiący o prawie do wychowania w rodzinie, pozwala wyciągnąć wniosek, że całoroczne starania Rzecznika Praw Dziecka o wycofanie przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżeń do artykułu 7 i artykułu 38 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jest wprawdzie małe światełko w tunelu, ale o pełnym sukcesie mówić nie można. Wydaje się, że rzecznik powinien w sposób bardziej zdecydowany naciskać na rząd, na grupę roboczą do spraw realizacji praw dziecka w Polsce i poszczególne resorty, a nie tylko zwracać się do ministra edukacji narodowej dwoma pismami w roku, prosząc o informację w sprawie. Takie działanie jest zdecydowanie niewystarczające. Godne pochwały wydaje się być poparcie przez rzecznika starań ministra sprawiedliwości i Krajowej Izby Radców Prawnych o rozszerzenie podstawy programowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum i liceum o dodatkowy moduł poświęcony funkcjonowaniu przepisów prawnych. Szkoda tylko, że poparcie rzecznika pozostało bezskuteczne. W tym miejscu należy zadać pytanie rzecznikowi o jego stanowisko w sprawie nauczania historii i religii oraz etyki. Najnowsze rewelacje Ministerstwa Edukacji Narodowej być może zaskoczyły rzecznika i miejmy nadzieję, że skutecznie zainterweniuje w tej sprawie w roku bieżącym. Nie odnotowaliśmy też stanowiska rzecznika w sprawie obniżenia wieku obowiązku szkolnego dzieci, czego efektem będzie przedwczesne wypychanie młodych ludzi na rynek pracy, często jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia. Wielu z nich w tak młodym wieku zasili też w przyszłości rzesze bezrobotnych. A pan rzecznik jak dotąd milczy w tej sprawie, chcąc być poprawnym politycznie, a zapominając, że jest niezależny od wszelkich instytucji, w tym rządu, i podlega jedynie ocenie Sejmu. Wystąpienie do ministra edukacji narodowej w sprawie przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie uczniów sześcioletnich opisane w podrozdziale czwartym nie wyczerpuje problemu, gdyż rzecznik nie troszczy się w nim o wyeliminowanie systemowego rozwiązania niekorzystnego dla dzieci, a jedynie o warunki, jakie ma spełnić szkoła pod względem edukacyjnym i rekreacyjnym w odniesieniu do sześciolatków. Dużo większe uznanie budzi merytoryczna strona wystąpień rzecznika opisanych w podrozdziale trzecim dotyczącym prawa do godziwych warunków socjalnych, choć ilość zgłoszonych w tej materii spraw wydaje się niewspółmiernie niska do potrzeb. Być może wynika to z nieświadomości rodziców, że warunki socjalne rodziny, w tym także jej zasobność materialna, dotyczą również ich dzieci, a Rzecznik Praw Dziecka jest osobą właściwą do interwencji w tych sprawach. Wydaje się, że w tej materii rzecznik musi zwrócić więcej uwagi na rozwiązania systemowe, gdyż konieczność interwencji w sprawach indywidualnych jest tu przede wszystkim następstwem niewłaściwych rozwiązań systemowych. Podrozdział piąty, mówiący o realizacji praw dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem, z pewnością stanowi wielkie pole do działania rzecznika i Klub Parlamentarny Solidarna Polska z uznaniem przyjmuje interwencje podejmowane w tej sprawie przez rzecznika. Wydaje się jednak, że rzecznik powinien być bardziej kreatorem rozwiązań profilaktycznych, a nie strażakiem uczestniczącym w gaszeniu szalejącego pożaru. Na przykład w sprawie ograniczenia przemocy wśród rówieśników można by bliżej przyjąć się rozwiązaniem skandynawskim i promować przeniesienie dobrych rozwiązań w tej kwestii na grunt Polski. Tam dzieci szkolne zobowiązane są do wzajemnej troski, a szczególnie uczniowie starsi mają obowiązek opiekowania się dziećmi młodszymi pod subtelnym nadzorem nauczycieli i wychowawców. Wywołuje to pozytywne relacje interpersonalne między uczniami i ogranicza zachowania agresywne. Podobnie rzecz się ma z wdrożeniem programu opieki sprawowanej przez młodzież nad osobami starszymi. Duże uznanie budzi aktywność rzecznika w sprawach sądowych opisana w rozdziale trzecim i działalność kontrolna opisana w rozdziale czwartym. Jednakże i tu w wielu kwestiach należałoby bardziej przyjrzeć się rozwiązaniom systemowym, a nie tylko jednostkowym przypadkom. Niemniej jednak należy jeszcze raz podkreślić aktywność rzecznika w tej materii. W przypadku współpracy z organami władzy należy zwrócić uwagę na stosunkowo małą aktywność wnioskodawczą, w tym projektodawczą rzecznika. Rzecznik występuje głównie jako konsultant, recenzent i instytucja zaproszona, a nie jako inicjator. Pewnym wyłomem jest jedynie zainicjowanie międzyresortowego zespołu do spraw obchodów roku Janusza Korczaka, co uważamy za inicjatywę cenną, ale nie najważniejszą. Kreatywność rzecznika na polu współpracy z organami władzy uważamy więc za niewystarczającą. Mamy nadzieję, że pozytywne efekty przyniesie w przyszłości zbiór kilkudziesięciu założeń mogących stanowić podstawę do przygotowania propozycji wprowadzenia zmian w przepisach prawa rodzinnego, zbiór będący efektem spotkań przedstawicieli i pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka z sędziami orzekającymi w sprawach rodzinnych.
Bardziej bogato wygląda współpraca rzecznika z organizacjami pozarządowymi, choć trudno jednoznacznie ocenić konkretne wyniki udziału pana rzecznika w licznych konferencjach i spotkaniach. Z pewnością już sama obecność Rzecznika Praw Dziecka w tych wydarzeniach mobilizuje organizatorów do większej aktywności i to już jest zjawiskiem pozytywnym. Aktywna działalność rzecznika na polu międzynarodowym jest godna podkreślenia, choć z przedłożonej informacji nie wynika jednoznacznie, jakie cele osiągnął polski rzecznik poza udziałem w konferencjach organizowanych w wielu państwach Europy. Na podkreślenie zasługuje jednak wysiłek organizacyjny w przygotowaniu zjazdu rzeczników zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka w Warszawie w dniach 14-16 września 2011 roku. Należy życzyć panu rzecznikowi, aby przewodnictwo, jakie objął w tej międzynarodowej organizacji, przyniosło jak najwięcej dobra dla dzieci zarówno w Polsce, jak i na świecie. Treści zawarte w rozdziale 8 upowszechnianie praw dziecka nie budzą poważniejszych zastrzeżeń poza brakiem działań upowszechniających prawo dziecka do życia od poczęcia. Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie Centrum Informacji o Prawach Dziecka, którego zadaniem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat stanu przestrzegania praw najmłodszych. W imieniu posłów Solidarnej Polski pragnę wyrazić nadzieję, że uzyskamy od pana rzecznika więcej informacji na temat stanu prac i osiągnięć tego centrum. W całym przedłożonym Wysokiej Izbie materiale najciekawiej prezentują się jednak uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Szkoda tylko, że to, co jest kwintesencją, znalazło się jedynie na 15 stronach w kilkusetstronicowym dziele. Te kilkanaście stron powinno wskazywać kierunki niezbędnej aktywności rzecznika, choć i tam brakuje kwestii stosunku rzecznika do ochrony życia dzieci nienarodzonych, a przecież z mocy ustawy rzecznik powinien okazywać szczególną troskę sprawom ochrony życia, gdyż wszystkie inne problemy, którym oddaje się rzecznik, są pochodną istnienia i funkcjonowania dzieci, które miały szczęście się urodzić. Panie marszałku, proszę jeszcze chwilę. W świetle powyższego należy uznać informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka za materiał niezwykle interesujący, aczkolwiek niepełny, a dodatkowo niepotrzebnie obarczony zbyt obszernymi opisami konkretnych sytuacji jednostkowych. Zbyt wiele jest w nim elementów autopromocji, a zbyt mało konkretnych przykładów skuteczności. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że najcenniejszą częścią przedłożenia materiału są uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Z analizy tej części wraz z uwagami przedstawionymi przeze mnie w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska można wytyczyć kierunki do działania rzecznika w roku bieżącym z wiarą, że ta wyjątkowa instytucja, jaką jest Rzecznik Praw Dziecka, przyczyni się w sposób bardziej efektywny do poprawy sytuacji dzieci w Polsce, głównie poprzez przestrzeganie praw dziecka i eliminowanie przepisów, które z prawami dziecka nie mają nic wspólnego, a są wręcz ich zaprzeczeniem. Za wszystkie pozytywne działania pana rzecznika dziękujemy i wyrażamy uznanie. Nie możemy jednak tolerować działań markowanych, a tym bardziej braku działań w kwestiach zasadniczych. Ze względu na ograniczone efekty działań Rzecznika Praw Dziecka w roku 2011 i całkowity brak zainteresowania losem dzieci nienarodzonych, Klub Parlamentarny Solidarna Polska jest przeciwny przyjęciu przez Wysoką Izbę informacji rzecznika za rok 2011, wyrażając nadzieję na pełną realizację przez rzecznika obowiązków ustawowych w roku 2012 i na lepsze, a przede wszystkim skuteczniejsze efekty jego pracy. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Informuję, że 15 państwa posłów Przepraszam, 13 posłów zapisało się do zadania pytania. Pierwsza zada pytanie pani poseł Maria Nowak. Czy jest pani poseł Lidia Gądek? Jest, proszę bardzo. Pani poseł Lidia Gądek, Klub Platforma Obywatelska. Czas 1,5 minuty. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Sporządzone informacji na temat działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2011 rok oraz uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka możemy znaleźć m.in. fragment, w którym poruszony zostaje problem społecznej akceptacji dla bicia dzieci. Nieraz prowadzone były dyskusje w tym temacie, czy jeden tak zwany przysłowiowy klaps zadany dziecku jest biciem, przejawem przemocy, czy może tylko koniecznością w trudnym procesie wychowania młodego pokolenia. Psychologowie jasno wskazują, iż dawanie tak zwanych klapsom dzieci bądź stosowanie generalnie przemocy w stosunku do naszych pociech pokazuje generalnie naszą słabość i nieprzygotowanie do procesu wychowania młodego pokolenia. To my dorośli, bijąc dziecko, stanowimy o nieumiejętności podchodzenia do spraw
i do psychologii wieku rozwojowego. Bardzo niepokojące wydaje się być w tym kontekście wyniki badania TNS-OBO przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, które pokazują, że poziom społecznej akceptacji wprawdzie nieco się obniżył, jeżeli chodzi o przemoc w stosunku do dzieci. Nie zmienia to faktu, że jednak nadal jest na bardzo wysokim poziomie. Blisko 70% polskiego społeczeństwa to akceptuje. W raporcie na temat działalności rzecznika znajdujemy informację, iż należy kontynuować prowadzenie intensywnej kampanii społecznej i programów edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości Polaków, zwłaszcza w zakresie negatywnych skutków stosowania przemocy wobec dziecka. Ponieważ sporządzona informacja dotyczy 2011 roku, a konkluzja zawarta w niej powinna mieć odzwierciedlenie już w działaniach roku bieżącego, stąd moje pytanie, jaki wymiar przybrała intensyfikacja wspomnianych kampanii społecznych i programów edukacyjnych oraz jakie są jej ewentualnie pierwsze rezultaty. A generalnie pragnęłabym podziękować panu rzecznikowi za swoją pracę dla naszego młodego społeczeństwa. Dziękuję. Teraz głos ma poseł Grzegorz Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku. Prawa dziecka zostały szczegółowo spisane w Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Określa ona podstawowe prawa dziecka, które powinny być chronione przez państwo, w tym nasz kraj. Coroczna informacja, którą Rzecznik Praw Dziecka przedstawia przed Wysoką Izbą, jest katalogiem spraw i problemów, którymi ta instytucja się zajmuje w walce o dobro dziecka. Moje wystąpienie poświęcone będzie tylko jednemu zagadnieniu związanemu z tą tematyką. Często podczas spotkań z mieszkańcami zainteresowani zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie mieszkań komunalnych. Są to problemy podnoszone głównie przez osoby z małymi dziećmi, które mają problemy mieszkaniowe. Częstym powodem tych wystąpień są mieszkania komunalne, są problemy występujące w rodzinach uzależnienia alkoholowego, mające negatywny wpływ na dzieci. Czy rodziny występują również, ponieważ mają dzieci z niepełnosprawnością i bardzo złe warunki lokalowe, które uniemożliwiają godne funkcjonowanie? Proszę pana rzecznika o odpowiedź na następujące pytanie. Jakie działania zostały podjęte przez Rzecznika Praw Dziecka, aby pomóc potrzebującym rodzicom i ich dzieciom w tej trudnej sytuacji, gdyż władze samorządowe na te działania mają ograniczone środki finansowe i borykają się z problemami, a wiemy, że takie problemy istnieją i są problemami bardzo ważnymi. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Dziękuję. Teraz głos ma pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Panie marszałku, panie rzeczniku, Sejm na poprzednim posiedzeniu wyraził zgodę na ratyfikowanie Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Chciałem zapytać, bo pan rzecznik w swoim materiale właśnie między innymi występował o tą ratyfikację. Czy po tej ratyfikacji wynikają z tego dokumentu dodatkowe zadania dla rzecznika? Jeśli tak, to czy na dzień dzisiejszy mógłby pan powiedzieć, jakie, czy analizował pan i czy to będzie wymagało właśnie wsparcia również logistycznego biura rzecznika? Drugą sprawę chciałbym panu zasygnalizować z prośbą uprzejmą o zainteresowanie się. We współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych uczestniczą osoby niepełnosprawne ruchowo w ramach systemu olimpiad, paraolimpiad, igrzysk paraolimpijskich oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie w ramach olimpiad specjalnych. Wśród tych osób, które uczestniczą, jest również młodzież. Polskie państwo na podstawie ustawy o sporcie, poprzez wydanie rozporządzenia ministra zdrowia, ministra sportu objęło opieką, bezpłatną opieką zdrowotną przygotowania kadry paraolimpijczyków. Natomiast nie przyjęło takiego samego rozwiązania, jeśli chodzi o bezpłatne badania lekarskie Narodowej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych. Te olimpiady specjalne uczestniczą w europejskim systemie współzawodnictwa oraz światowym systemie olimpiad specjalnych. Dlatego też patrząc na właśnie kartę Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale również i na nasze rozwiązania, wydaje się tam występować ogromna dysproporcja i nierówność. Dlatego też chciałbym prosić pana rzecznika o zainteresowanie się sprawą. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz głos ma pani poseł Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Rzeczniku, pytanie, które chcę zadać, dotyczy kwestii niezwykle bulwersującej, która moim zdaniem wiąże się nie tylko z łamaniem praw dziecka, ale także z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Otóż wszyscy wiemy, że dziecko najlepiej wychowuje się w rodzinie. Niestety wiele dzieci w Polsce przebywa w domach dziecka. Ostatnio trafiło do mnie małżeństwo, z których jedno z małżonków jest niewidzące. Mąż pracuje, dobrze zarabia, państwo mają mieszkanie wyposażone, nie mogą mieć własnych dzieci, ale mają w sobie dużo uczucia miłości i chcieliby tą miłość, poczucie bezpieczeństwa przekazać dziecku, które jest pokrzywdzone przez los, czyli dziecku z domu dziecka. Chcieli być albo rodziną adopcyjną, albo rodziną zastępczą. Na 57 ośrodków adopcyjnych w Polsce, 56 na samą wieść o tym, że żona jest niewidząca, mimo że radzi sobie świetnie, jest samodzielna, bo jest niewidząca od trzeciego roku życia, nikt nie chciał z tymi ludźmi rozmawiać, stwierdzając, że nie ma takiej możliwości, żeby mogli ubiegać się o adopcję albo o to, żeby być rodziną zastępczą. Artykuł 2 Konwencji o prawach dziecka wyraźnie mówi, że państwo, które konwencję przyjęło, zobowiązuje się do respektowania postanowień tej konwencji bez względu na rasę, płeć, przekonania, poglądy polityczne, status materialny, a także niepełnosprawność dziecka bądź rodziców czy opiekunów. Panie Rzeczniku, mam prośbę ogromną o to, żeby pan zainteresował się sprawą. Chciałabym zapytać, czy problem jest panu znany, bo to jest przypadek, który dotarł do mnie także dzięki lokalnemu dziennikarzowi. Myślę, że takich przypadków w Polsce jest znacznie więcej. Mamy przecież przykłady pełnych rodzin, gdzie oboje rodzice są niepełnosprawni, na wózkach inwalidzkich, bez rąk, bez nóg, niewidzący, niesłyszący, mają dzieci, dzieci zdrowe i nikt nie myśli o tym, żeby tym rodzicom dzieci odebrać. W związku z tym bardzo pana proszę o informację i odpowiedź na pytanie, czy znany jest panu problem? Czy zainteresuje się pan tym problemem i jakie działania pan w tej materii podejmie? Dziękuję. Dziękuję. Teraz wystąpi poseł Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Rzeczniku. Ilość aborcji wykonywanych w Polsce w majestacie prawa z roku na rok rośnie. Jest to już liczba powoli zbliżająca się do 1000. Co roku około 100 aborcji więcej w sposób legalny zostaje w Polsce dokonywanych. Jeżeli dołożymy do tego, do końca nieznaną, ale szacowaną na kilkadziesiąt tysięcy ilość aborcji nielegalnych, to wskazuje to na fakt, że jest to niezwykle ważny problem. Pragnę zapytać pana, co pan uczynił w tej materii? Jakie kroki pan podjął w obronie tych dzieci? A przecież na pewno obserwuje pan również ogłoszenia prasowe typu gabinet lekarski, przywracam miesiączkę. Myślę, że każdy wie, o co chodzi. Myślę, że pan rzecznik wie to jeszcze lepiej nawet niż przeciętny obywatel. No poza tym pragnę również dopytać, co pan zrobił w kwestii zapłodnienia in vitro i zamrażania dzieci. Mówię celowo dzieci, dlatego że w myśl ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia. Co pan zrobił w obronie tych dzieci, w obronie ich godności i w obronie ich życia? Pytam o to już po raz trzeci. Pytałem o to za każdym razem, kiedy składał pan sprawozdanie, a pan nigdy nie raczył na moje pytanie odpowiedzieć. W związku z powyższym proszę tym razem odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Teraz wystąpi poseł Artur Górczyński, Ruch Pelikota. Panie Marszałku, Panie Rzeczniku, Wysoka Izbo. Panie Rzeczniku, na wstępie chciałbym podziękować za tą pracę, jaką pan wykonuje, jak również za to, że raczył pan odpowiedzieć na moje pytania podczas wczorajszej łączonej komisji. Ja niestety musiałem trochę wcześniej opuścić komisję ze względu na to, że tak mamy często poukładaną pracę w Sejmie, że musielibyśmy być w trzech miejscach na raz. Natomiast tak jak mam to w praktyce, w takich sytuacjach odsłuchałem pana odpowiedzi. Były one rzeczowe, wyjaśniły wiele moich wątpliwości, aczkolwiek nie wszystkie, dlatego najprawdopodobniej skorzystam z pana zaproszenia i pojawię się u pana w biurze. Dziś chciałbym poruszyć sprawę świeżą, niezwiązaną wprost ze sprawozdaniem, ale pilną i ważną.
Katowicach mamy do czynienia z sytuacją szkodliwą dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła podstawowa nr 37 dotychczas była szkołą integracyjną. Uczyły się tam dzieci z niedosłuchem. Wszystkie te dzieci chce się teraz skierować do szkoły, w której nie ma dzieci pełnosprawnych. Są dzieci wyłącznie głuche. Nie ma klas dla dzieci z niedosłuchem oraz schorzeniami sprzężonymi, czyli dodatkowymi poza niedosłuchem, co skutkować będzie uwstecznieniem dzieci i uniemożliwi im w przyszłości funkcjonowanie w społeczeństwie. Decyzja taka została podjęta bez jakichkolwiek konsultacji, ani z rodzicami, ani z radą rodziców, ani z kuratorium, bez jakiejkolwiek opinii psychologów i oczywiście nie pytano również dzieci. Jeden z wiceprezydentów podawał także naganny argument, że dzieciom niepełnosprawnym będzie lepiej w szkole, w której pracuje jego żona. No, gratuluję. Wskazuje to na nepotyzm i nieuzasadnione faworyzowanie akurat tej szkoły, w której wicedyrektorem jest jego żona. Panie marszałku, przepraszam, nie przedłużam, zazwyczaj mogę. Pół minutki. Dziękuję. Ponadto niezgodnie z prawem wymuszono skierowanie dzieci do innej szkoły poprzez niedopuszczanie do złożenia wniosków w szkole nr 37. Straszono rodziców o rozłące dzieci, chodzi o rodzeństwa, które dotychczas uczyły się w tej szkole. Przysyłano rodzicom dzieci, które złożyły wniosek do tej szkoły 37, zaproszenia, w cudzysłowie, do innej szkoły. Skutkiem takiego przeniesienia będzie całkowite cofnięcie się dzieci niedosłyszących w rozwoju, zaprzestanie przez te dzieci prób komunikacji werbalnej, a w rezultacie wyizolowanie ich ze społeczeństwa i zepchnięcie na margines. Dodam, że nie ma to nic wspólnego z likwidacją którejkolwiek ze szkół. Dlatego zwracam się z prośbą o wsparcie rodziców uczniów niepełnosprawnych, a szczególnie tych dzieci, aby nie byli oni dyskryminowani w dostępie do społeczeństwa i z niego wykluczani. Aby zachować formę pytania, pytam, czy wykona pan interwencję w tej sprawie, tym bardziej, że rok szkolny zaczyna się już za 2 miesiące. Pozwolę sobie panu też przekazać oświadczenie, jakie dzisiaj odczytam podczas oświadczeń poselskich, gdzie jest troszeczkę więcej informacji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Anna Fotyga, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie rzeczniku. Wiele spośród problemów, które słusznie pan poruszył w swoim sprawozdaniu, niwelowały poprawki do ustawy budżetowej i innych ustaw, które zgłaszał mój klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. A teraz pytania, co do których poproszę o odpowiedź na piśmie. Jakie wystąpienia generalne w 2012 roku zainicjowanie rozwiązań systemowych planuje pan dla przeciwdziałania negatywnym skutkom europejskiego sieroctwa, o których pan wspominał w swoim sprawozdaniu, jednak prosiłabym o jakiś szerszy katalog działań i to działań systemowych. Druga sprawa, co pan zrobił lub zamierza zrobić dla ochrony nad dziećmi, które są poszkodowanymi w działaniach niemieckich urzędów do spraw młodzieży, czyli Jugendamtów, reliktów czasów hitlerowskich w Niemczech, które pozbawione są możliwości rozmowy w języku ojczystym z jednym lub z obydwojgiem ze swoich rodziców. I trzecia sprawa, w jaki sposób zamierza się pan zająć sprawami dzieci sprawami do edukacji dzieci z rodzin katolickich, które są widzami programów edukacyjnych telewizji Trwam. Dziękuję. Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Krystyna Ozga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie rzeczniku, często na różnych spotkaniach jesteśmy świadkami, jak pojawiają się takie sformułowania, i my to też mówimy, że dobro dziecka jest najważniejsze. W kontekście tej debaty pragnę zadać panu rzecznikowi następujące pytania. Proszę o wyjaśnienie sytuacji dziecka adoptowanego w odniesieniu do jego prawa wglądu w akta urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jak na przestrzeni okresu sprawozdawczego
realizowane były postanowienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W informacji wskazał pan rzecznik na bardzo istotną, bynajmniej moim zdaniem, kwestię orzekania przez sądy rodzinne spraw toczących się na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzania dziecka za granicę. Czy i jak często zdarzają się takie przypadki? I ostatnie pytanie dotyczy sytuacji, jaka przetoczyła się przez nasz kraj kilka dni temu, a mianowicie mam pytanie. Domy dziecka to z założenia odizolowanie nieletniego od środowiska patologicznego. Jak wygląda zatem dobór kadr do tych placówek, skoro przed tygodniem Polskę obiegła informacja o molestowaniu seksualnym dziewczynek przez dyrektora jednej z takich placówek? Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Teraz głos ma poseł Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w swoim obszernym sprawozdaniu z działalności zawarł Pan wiele cennych, celnych, trafnych uwag dotyczących Pana pracy, przestrzegania praw dzieci w naszym kraju. Trafce, że ja będąc posłem kolejnej kadencji wysłuchuję tych Pana trafnych uwag po raz trzeci w zasadzie, bo to w dużej mierze są argumenty czy uwagi, spostrzeżenia Pana Rzecznika, które się powtarzają. Słaba opieka, właściwie brak opieki medycznej w szkołach, brak aktywności organów szkoły, brak standardów szkolnych, zamrożenie progów dochodowych, brak miejsca w przedszkolach, likwidacja stołówek, brak prawa do zagwarantowania właściwej opieki w przedszkolach czy zagwarantowania programów nauczania, wzrost przestępczości i agresji. Panie Rzeczniku, Panie Ministrze, to właściwie stwierdzenie stanu faktycznego. Czy nie czuje się Pan osobą lekceważoną? Czy nie uważa Pan, że w Pana działaniu brakuje Panu dociekliwości, uporu, odwagi? Może kieruje Pan Pana osobą bojaźń przed reakcją większości, która Pana wybierała? Czy tak nie jest w Pana działaniu? Bo gdyby tak nie było, Panie Rzeczniku, to którakolwiek z tych spraw powtarzająca się od 3 lat nie powielałabyś. Ja mam takie wrażenie, mam graniczące z pewnością, że którąś z tych spraw udało mi się Panu załatwić. I pytanie konkretne, precyzyjne. Panie Ministrze, dlaczego nie przejawiał Pan aktywności w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o przyjmowanie przez Sejm szkodliwej uchwały o systemie informacji oświatowej? Zabrakło mi Pana głosu. To jest pierwsza kwestia ważna. Druga kwestia, jakie podjął Pan konkretne działania i gdzie, czy w prokuraturze, czy w MEN-ie, czy w organach prowadzących, jeżeli chodzi o lawinowo narastającą, i Pan o tym doskonale wie, bo mówił Pan o tym, przestępczość w szkole. Na przestrzeni ostatnich 4 lat z 17 tysięcy do 28 tysięcy, jeżeli chodzi o szkolną przestępczość. Brak miejsca w przedszkolach. Czy Pan reagował w tej kwestii? Gdzie Pan reagował w tej kwestii? Wiadomym bowiem jest, że samorządy terytorialne mają obowiązek ustawowy zapewnienia miejsca w przedszkolach. I kwestia ostatnia, którą Pan również zauważył, tak jak wiele innych spraw, czyli likwidacja stołówek szkolnych. Panie Ministrze, takim lawinowo narastającym przejawem likwidacji stołówek szkolnych i oparciu żywienia na cateringu jest Warszawa niestety. Jakie Pan działania podjął u Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, żeby uratować warszawskie stołówki szkolne? Dziękuję. Dziękuję. Teraz głos zabierze Pan poseł Józef Lassota, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Polityka państwa, polityka samorządów słusznie zmierza do tego, żeby stopniowo zakończyć likwidację domów dziecka na rzecz opieki w rodzinach. I chciałbym zapytać, czy jaka jest dynamika tego procesu? Czy jaka również, nie tylko dynamika, ale jaka jest w tej chwili skala problemu? Czy to jest jeszcze proces, który będzie jakiś czas trwał, czy to już jest na ukończeniu? Druga sprawa, sprawa adopcji. Otóż przez wiele lat proces adopcyjny był takim procesem, który
był no, drogą przez mękę. Zarówno jeśli chodzi o działalność sądów, jak i również samych ośrodków adopcyjnych. Jak dzisiaj wygląda ta sprawa? Znaczy, jaki jest przeciętny okres procesu pozyskiwania, przepraszam, tak nazwę, pozyskiwania młodego człowieka do rodziny w tym procesie adopcyjnym? I również jaka jest skala problemu, jeśli chodzi o dzieci, które oczekują na adopcję? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Ewa Malik, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, szanowni państwo, panie rzeczniku. Jestem posłem z okręgu sosnowieckiego, w którym ostatnio zdarzyły się bardzo niechlubne dwa przypadki śmierci dzieci, małych dzieci. Obie sprawy, zarówno sprawa małej Magdy, która zginęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, jak i śmierć małego, dwuletniego Szymona z Będzina, wstrząsnęły opinią publiczną. Jestem bardzo zaniepokojona tymi przypadkami tragedii małych dzieci w moim okręgu wyborczym. Zdaję sobie sprawę, że często na te tragedie ma wpływ zła sytuacja materialna i zdrowotna rodzin. Często chodzi o inne, wyjątkowe przyczyny takiej patologii. Takie zdarzenia zawsze pobudzają społeczeństwo do głębokich przemyśleń. Jak można poprawić prawo? Albo co my, lokalna społeczność, możemy w takiej sytuacji zrobić, aby zapobiegać takim tragediom na przyszłość? Proszę pana rzecznika o odniesienie się do tych dwóch zdarzeń. Czy pan już wie, gdzie leży przyczyna zaniedbań ze strony państwa, ze strony tworzonego prawa, które w takich sytuacjach powinno zadziałać w kierunku zapobieżenia takim sytuacjom? Tak się jednak w tym wypadku nie stało. Gdzie więc zawiniło państwo, a gdzie społeczeństwo? I proszę o odpowiedź, czy pan przeanalizował już dokładnie te dwa głośne zdarzenia pod kątem wyeliminowania na przyszłość błędów, także ze strony urzędników państwowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł Artur Górski, Ruch Prawa i Sprawiedliwości. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie rzeczniku. Tutaj była już wymieniona sytuacja w różnych szkołach. Ja jestem posłem warszawskim i z przerażeniem patrzę na plany, jakie mają władze Warszawy wobec warszawskich szkół, wobec stołówek w szkołach. Otóż już zapowiedziano prywatyzację szkolnych kuchni i w 8 dzielnicach i wydawanie stołów, i wydawanie posiłków przez firmy cateringowe, firmy zewnętrzne. To jest no, bardzo, wydaje się, niebezpieczne zjawisko. Dotychczas rodzice płacili za tak zwany wsad do kotła, czyli za sam pokarm, a koszty zatrudnienia kucharzy czy opłaty za gaz, wodę ponosił samorząd. No właśnie, i teraz samorząd twierdzi, że nie ma pieniędzy, że musi oszczędzać, w związku z tym chce przerzucić koszty czy wynajęcia stołówek, czy pracowników na te firmy zewnętrzne, ale de facto te koszty poniosą rodzice, bo już według kalkulacji, które zostały zrobione, oczywiście te kalkulacje są różne, ale od 50 do 150% wzrosną opłaty za jedzenie, za posiłki, za obiady wydawane. I dlatego mam takie pytanie do pana rzecznika. No, czy to jest dobra metoda oszczędności, żeby oszczędzać na dzieciach, żeby jakby na rodziców przekładać te obowiązek finansowania tego jedzenia? Czy rodzice no, sami mają robić kanapki, bo jeżeli chcą oszczędzić, to sami powinni robić kanapki, jeżeli nie mają pieniędzy, a wielu rodziców nie będzie stać na te wyższe posiłki? I czy popiera pan takie działania konkretnie władz Warszawy i czy pan podejmie się interwencji w tej sprawie, jeżeli pan nie popiera? Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Stwierdzam, że lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. I w tej chwili poproszę Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka o zabranie głosu. Od oceny celującej po szereg niezwykle trudnych pytań. Proszę bardzo.
Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, pozwolę sobie w chwilę odpowiedzieć na większość zadanych pytań. Część była prośba, żeby przedstawić na piśmie i także tak spróbuję uczynić, ale nim to nastąpi, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom za analizę tego dokumentu, który nie jest tylko radosną twórczością Rzecznika Praw Dziecka, ale opiera się na całorocznej, ciężkiej pracy całego zespołu, moich współpracowników, którym tutaj dziękuję, którzy są obecni, ale także ci, którzy słuchają, ci, którzy współuczestniczyli w tym, żeby poprawiać los polskich dzieci, żeby zwracać uwagę na te obszary, które działają niedoskonale albo źle, a wzmacniać te obszary, które działają pozytywnie, które są do powielenia jako dobra praktyka, do pokazania dalej. Też w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za opinię, za analizę, za zgłoszone propozycje, uwagi do tej informacji, która co prawda nie podlega głosowaniu, ale jest przyjmowana przez Wysoką Izbę do wiadomości i ja żywię głęboką nadzieję do refleksji i współpracy przy naprawianiu tej naszej rzeczywistości. Także w tym miejscu chciałbym podziękować tym poszczególnym posłom, którzy w 2011 roku zwracali się ze sprawami swoich wyborców, a czasami nie swoich wyborców, tylko osób o krzywdzie, których słyszeli do mojego biura, gdzie wspólnie próbowaliśmy rozwiązywać problemy. Także tym posłom, którzy współuczestniczyli w tych różnych wydarzeniach opisanych w tej informacji, bo to niezwykle ważne, żebyśmy nad sprawami człowieka, tego szczególnego, tego, który nie ukończył 18 roku życia, pochylali się wspólnie i pochylali się z wyjątkową wrażliwością i powagą. Ten człowiek ma do tego prawo, a my mamy taki obowiązek. W tym miejscu także chciałbym podziękować, bo tutaj tak wybrzmiało, a nie powinno wybrzmieć, jakby nie było współpracy, czy dialogu, czy współdziałania z resortami rządowymi. To ja chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że ta współpraca była dobra. Życzyłbym sobie, żeby rozwiązywanie tych spraw zgłaszanych przeze mnie i podejmowanych wspólnie udawało się w jeszcze większej ilości, ale jak Państwo porównają uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka za rok 2010 i uwagi za rok 2011, to tam szeregu uwag już nie ma. To zostało rozwiązane. Szereg tych uwag, które zgłaszam, czy omawiamy dzisiaj, to także, ale to próbowałem w tym moim wstępnym wystąpieniu wskazać, one już są załatwione w tym roku. To dotyczy chociażby konwencji, wycofania zastrzeżeń do konwencji o prawach dziecka. I to nie jest nieskuteczność rzecznika, wręcz przeciwnie, jest uchwała Rady Ministrów, są druki sejmowe, które już powinny być w posiadaniu Państwa posłów i za moment będzie, mam nadzieję, głosowanie nad tym i upoważnienie Pana Prezydenta do podpisu wycofującego uwagi do konwencji o prawach dziecka. To się już stało, to ważne jest, bo to prawda, że ja trzykrotnie występowałem, a dlaczego do ministra edukacji? Bo minister edukacji jest właściwym ministrem do podejmowania spraw związanych z konwencją o prawach dziecka. Taką rolę ministrowi edukacji nadał prezes Rady Ministrów, rząd i to wszelkie sprawy dotyczące konwencji o prawach dziecka są prowadzone właśnie przez ministra edukacji. Stąd jeśli ja w tej kwestii do kogokolwiek miałbym się zwracać, to jest to minister edukacji i dzisiaj dziękuję za dotrzymanie słowa i wypełnienie tej obietnicy złożonej w zeszłym roku, że my z tej konwencji się
z tych zastrzeżeń do konwencji, nie wiem, konwencja bardzo ważna, z zastrzeżeń do konwencji się wycofamy, bo one z jednego najprostszego względu, one po prostu na gruncie prawa polskiego nie mają się nijak. Nie ma potrzeby, żebyśmy do dokumentu, który sami zaproponowaliśmy, który jest przypisany jako polska inicjatywa w chwili obecnej, w jakimś takim stopniu się dystansowali. Nie powinniśmy się dystansować, powinniśmy raczej być dumni, że go mamy i że jest to, myślę, że mogę w ten sposób powiedzieć, najbardziej powszechny na świecie dokument dotyczący praw człowieka. I to jeszcze nasz, który wypłynął z inicjatywy polskiej. To niezwykle ważne. Myślę, że na tej płaszczyźnie idei korczakowskiej dopracowanie konwencji o prawach dziecka, to właśnie dlatego dzisiaj Polska nazywana jest na świecie ojczyzną praw dziecka. To, żeśmy zrobili ogromny krok do przodu, ale teraz krok następny, trzeci protokół. Trzeci protokół, który także był inicjatywą polską, zgłoszony przez Komitet Praw Dziecka, wypracowany przy bardzo dużej aktywności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czeka na podpis i czeka na ratyfikację. Ja tutaj mam nadzieję, że to także w jak najszybszym czasie nastąpi, bo to ważne. To też ważny sygnał i to także jest ważna informacja nadająca konkretne dodatkowe możliwości polskim dzieciom, ale ten trzeci protokół bardziej jak polskim dzieciom potrzebny jest dzieciom całego świata, gdzie prawa dziecka nie wszędzie jednakowo są przestrzegane. I w tym momencie, kiedy mówię o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to chyba chciałbym je szczególnie wyróżnić, bo trzeci protokół i prace nad tym trzecim protokołem to bardzo ważna inicjatywa. Ja czułem takiego dobrego ducha polskiego w tych działaniach międzynarodowych. To są efekty tych różnych spotkań, to są efekty działalności rzecznika i współpracy i z resortami, ale także i na arenie międzynarodowej z innymi rzecznikami, ale też chciałbym. Jesteśmy na półmetku roku Korczaka, który dzięki Wysokiej Izbie możemy obchodzić. Ogromna praca Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby ten Korczak i jego idea i działania polskie na rzecz praw dziecka były widoczne na zewnątrz. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Wiem, z wielką aprobatą, jak z wielkim przyjęciem dobrym tego spotykam się chociażby zbierając informacje od innych rzeczników w Europie, ale także działaczy, obrońców praw dziecka, tych, którzy od zawsze walczą, żeby dzieciom żyło się lepiej. Tak chciałbym jakby tutaj podziękować poszczególnym resortom, z którymi ja współpracuję. Nie chciałbym któregoś wymienić, ale też proszę o jeszcze. Te uwagi, które przedstawiam, szczególnie te, które ponawiam, to one są godne rozważenia i godne realizacji. Jeśli Państwo poprzez tę informację albo te informacje, które wypływają poprzez aktywność rzecznika w parlamencie czy ilustracje medialne, nie widzicie konsekwencji czy uporu, to smutno, bo ja uważam, że bardzo dużo uporu i konsekwencji rzecznik wykazuje w dążeniu do realizacji jego postulatów. Chociażby proszę zauważyć, że żadne z wystąpień generalnych niespełnione nie jest odsuwane na półkę. Jest drugie, trzecie. Poszczególne resorty wiedzą o tym, że rzecznik nie spocznie, dopóki nie załatwi danej sprawy, chyba że zostanie przekonany, że ta sprawa jest niewarta, tak? że to jest sprawa, która na mocy obowiązującego prawa już jest załatwiona. To wtedy oczywiście ja nie jestem odporny na argumenty, jestem na nie wręcz wrażliwy, ale w momencie, kiedy stwierdzam, że coś nie domaga, to z wyjątkowym chyba uporem i konsekwencją, nie chyba, tylko na pewno, występują. Tutaj też padło takie zastrzeżenie, że
brakło głosu rzecznika przed nowelizacją wprowadzanej w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to chciałbym powiedzieć, że akurat te uwagi, które zostały w ramach nowelizacji wprowadzone, to był głos rzecznika. To były postulaty rzecznika zgłoszone, przejęte przez Wysoką Izbę. Więc nie zabrakło tego głosu, ten głos był. A nie mogę ocenić w zeszłym roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, bo ona weszła w życie 1 stycznia tego roku, więc na ten temat będę mógł dopiero wypowiadać się przy kolejnej możliwości spotkania z Wysoką Izbą. Padały też tutaj zapytania dotyczące zabierania głosu przez rzecznika w poszczególnych sprawach. Ja bardzo chętnie przybliżę Państwu materiały, te, które zostały bądź zilustrowane przez media, bądź zawierają się one w poszczególnych wystąpieniach generalnych, oświadczeniach, zabieraniu głosu w tematach, które w danej chwili są tematami wyjątkowo istotnymi dla dzieci. I to zarówno jeśli chodzi o zastrzeżenia, o sześciolatki, o przemoc, o subwencje, o sprawy tak naprawdę z każdej kategorii. Nie myślę, żeby zabrakło głosu rzecznika w sprawie, ale też chciałbym zauważyć, że rzecznik działa w obrębie przepisów tutaj ustanowionych. Ja nie mam możliwości zmiany tych przepisów, ja nie mam inicjatywy ustawodawczej, ja mogę pewne rzeczy sugerować oficjalnie, podczas rozmów, podczas spotkań, ale to tutaj stanowi się prawo i jeśli są pewne rzeczy, które nie spotykają się z akceptacją Wysokiej Izby, to myślę, że one tu powinny zostać zmienione, one tu powinny zostać poddane dyskusji. Wymiar kampanii społecznych dotyczących bicia dzieci. To ważny aspekt. Tam jakby pośrednio było pytanie, czy uderzenie dziecka to już jest bicie. Tak, uderzenie każdego człowieka to już jest bicie. Bić drugiego człowieka nie wolno, ani tego małego, ani tego dużego. Człowiek jest człowiek i ma prawo pełnej ochrony. Tak jak my dorośli nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek sprawiedliwość wymierzał nam ciosami, tak samo ten mały człowiek ma prawo być chroniony przed każdą formą przemocy. Myślę, że Państwo także swoimi głosami, ustanawiając rok Janusza Korczaka, przyłożyliście się do ogólnonarodowej, żeby nie powiedzieć ogólnoświatowej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. No nikt tak konsekwentnie i tak dobitnie nie bronił praw dziecka jak Janusz Korczak w poszczególnych odsłonach swojej twórczości i swoich wypowiedzi w tym temacie. To, że dzisiaj na chwilę obecną w ponad 400 miejscach w naszym kraju odbywają się inicjatywy nie jednogodzinne, ale często wielomiesięczne dotyczące upowszechniania myśli Janusza Korczaka. To, że ponad 70 takich inicjatyw odbywa się poza granicami kraju, to jest piękna ogólnonarodowa kampania na rzecz promowania praw dziecka. Ten rok, rok 2012, głosami Wysokiej Izby został ogłoszony rokiem praw dziecka. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I myślę, że powinniśmy w przyszłym roku odnotowywać efekty tej bardzo ważnej, bardzo dobrej, bardzo ważnej decyzji. Są oczywiście sprawy, które są wyjątkowo trudne, a czasami niemożliwe do realizacji. Rzecznik Praw Dziecka, stojąc na straży praw dziecka, używając wszystkich argumentów i możliwości, instrumentów prawnych, dróg perswazji poprzez dyskusje, przekonywania, kampanie, udział w konferencjach prasowych, udział w działaniach na rzecz obrony praw dziecka bezpośrednio w terenie, oczywiście nie ma takiej
czarodziejskiej różdżki, która w ostateczności nakaże i spowoduje, że ktoś, kto jest całkowicie oporny i nie daje możliwości tej perswazji, że wykona to działanie. To musimy mieć tego świadomość. Są takie sfery życia, w których nie jest łatwo, jeśli nie ma nakazu ustawowego, przekonać kogoś do działania, które ja stwierdzam, że byłoby obroną, ochroną praw najmłodszych. I niewątpliwie do takiej sfery należą takie decyzje administracyjne dotyczące chociażby przydziału mieszkania, których nie ma. To nie jest problem dzisiejszego tylko czasu, ale ten problem to, odkąd ja pamiętam, mamy od zawsze. Tych mieszkań zawsze było za mało. Ja podejmuję każdorazowo interwencje, kiedy do mnie zwracają się obywatele, że dobro dzieci jest zagrożone, szczególnie kiedy dotyczy to dzieci z niepełnosprawnością, kiedy dotyczy to dzieci w opiece zastępczej, kiedy jest zagrożenie, że decyzja eksmisyjna spowoduje, że dzieci zamiast wychowywać się w rodzinie biologicznej trafią do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wtedy staram się wyjątkowo przekonywać właściwe władze, a jeśli jest podstawa prawna, to nawet występować w sporze administracyjnym. Jeśli miałbym rozliczyć się z efektywności tych działań, to około w 30% otrzymuję odpowiedź satysfakcjonującą. Zważywszy na to, że ja nie mam tutaj wprost możliwości nakazowych prawnych, tylko jest to dobra wola tej drugiej strony, to ja jestem wdzięczny za każdy z tych przypadków i za każdą rodzinę, która otrzymała mieszkanie albo nie musiała go opuścić. Podobna sytuacja jest także, kiedy organy prowadzące realizują swoje ustawowe kompetencje, kiedy likwidują placówkę, czy likwidują część tej placówki, jak dzisiaj dużo czasu poświęciliśmy chociażby stołówkom szkolnym. Ja wyrażam swoje zdanie w tym temacie. Ono nie jest jakimś zdaniem ukrytym. Ja wprost mówię, likwidacja stołówek w szkołach nie jest dobrym rozwiązaniem. Agencja już tak, bo ta stołówka jest w danej, jeśli taka jest potrzeba chwili, to tak, catering zewnętrzny niestety dostaje informacje od samych dzieci także, że te cateringowe obiady dojeżdżają zimne, małe, takie niekorzystne dla młodych ludzi. W związku z tym także podejmuję i indywidualne interwencje, jakby dialogu z poszczególnymi samorządami, ale także i grupowe, i o tym chociażby chyba świadczy moje wystąpienie tegoroczne z apelem do poszczególnych samorządów, poszczególnych szczebli, z prośbą o autorefleksję, o rozwagę, o przeanalizowanie problemu jeszcze raz. Muszę powiedzieć, że to też nie są takie apele, których w ciągu roku kilka wysyłam. To nie są też takie apele, które trafiają w próżnię i nie mam odzewu pozytywnego z drugiej strony. Wręcz przeciwnie, naprawdę wiele instytucji podejmujących decyzje zachowuje się bardzo rozważnie, z chęcią podjęcia takiego rzetelnego dialogu na rzecz poprawienia sytuacji na swoim terenie. Za to też jestem im bardzo wdzięczny. Oczywiście nie wszystko jest w tej sytuacji możliwe, bo też spotykam się z odpowiedzią nie, bo nie, aczkolwiek nieczęsto. Czy będą dodatkowe obowiązki dla rzecznika w związku z ratyfikacją, bo teraz trwa ten proces ratyfikacyjny, ale jak ona się zakończy, bo o to mi chodzi, z ratyfikacją konwencji dotyczącej osób niepełnosprawnych? Nie, to nie będzie dodatkowych obowiązków dla rzecznika. To będą dodatkowe możliwości dla rzecznika, żeby móc upomnieć się o sprawy dzieci z niepełnosprawnością, powołując się na konkretny dokument, który Polska przyjęła. Jak
momencie, kiedy zostanie złożony podpis pana prezydenta. W tym temacie dotyczącym olimpiad specjalnych myśmy z panem posłem już rozmawiali. Ja także przypominam, że rzecznik praw dziecka stoi na straży praw dziecka, czyli osoby, która nie ukończyła 18 roku życia. Ale są sytuacje, w których ten młody człowiek przestaje być dzieckiem, zaczyna być osobą dorosłą i tutaj dobra współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich skutkuje tym, że my jesteśmy w stanie podejmować działania takie kompleksowe dalsze. Pani poseł zwracała się z zapytaniem dotyczącym, ja to wprost nazwę, dyskryminacji osoby niewidomej. To jest skandal, jeśli coś takiego miało miejsce. Ja, pani poseł, bardzo chętnie każdy z tych ośrodków odmawiających na tym etapie rozliczę z tego i zapytam, dlaczego do tego doszło. Absolutnie nie zgadzam się na takie traktowanie osoby z niepełnosprawnością, której ta niepełnosprawność nie dyskwalifikuje z wychowania dzieci. Ja znam wiele rodzin, gdzie jest jedna bądź dwie osoby niewidome, wychowują dzieci wspaniale i cudownie i tym dzieciom nigdzie indziej i nie będzie lepiej. Więc mogę to tylko przyjąć jako zobowiązanie. Jeśli pani poseł ujawni mi dane tych osób i przekaże do mojej wiadomości, to ja niewątpliwie podejmę, rozumiem, że ta sprawa już została załatwiona, ale w ramach profilaktyki podejmę działania przypominające o obowiązkach i o prawach tych osób i dzieci. Nieprawdą jest, że ja nie odpowiedziałem na pytania dotyczące ochrony życia, ponieważ ja na ten temat, panie pośle, zabierałem głos i zabieram, odkąd zostałem poproszony o objęcie Urzędu Rzecznika Praw Dziecka i na wstępnych przesłuchaniach. I ja wyrażałem swoje stanowisko. Wtedy państwo posłowie zadawaliście mi bardzo dużo pytań i bardzo wiele razy do tego tematu wracałem i ja zdania do chwili obecnej nie zmieniłem. Stąd nie ma takiej konieczności, żebym ja każdorazowo, za każdym razem odpowiadał na to samo pytanie. Te pytania, odpowiedzi są zarówno w stenogramach sejmowych, są także w relacjach medialnych. Ja oczywiście mogę za każdym razem podjąć działania, ale podjąć tutaj działania informacyjne, ale proszę mi nie sugerować, że ja uciekam od odpowiedzi, bo ja od tej odpowiedzi nie uciekam, ale ponieważ pan poseł poprosił o odpowiedź na piśmie, to ja na piśmie odpowiem. Pan poseł zwracał się ze sprawą szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach. Ja muszę rozeznać temat i oczywiście przyjąłem tę informację, która tutaj zostanie odczytana. Już pani dyrektor zespołu edukacji przyjęła ją od dnia następnego do realizacji. Muszę rozpoznać temat i zobaczyć, jakie będzie stanowisko po analizie dokumentów i działań, jakie zostały podjęte, ale oczywiście to zostało przyjęte. Pani poseł Fotyga złożyła tutaj wystosowała trzy zapytania, ale od razu zastrzegła, że prosi o odpowiedź na piśmie, stąd ja też pozwolę sobie tę formę zachować zgodnie z wolą pani poseł. Jeśli chodzi o konwencję haską, to jest około, nie ma pani poseł, ale ja odpowiem, bo takie pytanie tutaj padło, to jest około 100 spraw, które trafiły do mnie w zeszłym roku. Ja do każdej z takich spraw bardzo szczegółowo ją analizując, jeśli jest potrzeba uczestnictwa rzecznika, szczególnie już w drugiej instancji przystępuję i składam określone wnioski wspierając i tutaj zaznaczam, w każdej sprawie sądowej, wspierając dobro dziecka.
Ja nie jestem przedstawicielem żadnej ze stron. Jeśli nawet zwraca się do mnie jedna ze stron dorosłych postępowania, to ja nie jestem adwokatem w tej sprawie. Czasami składam wnioski, wcale nie takie, które by ta strona ode mnie oczekiwała, ale ja rozpoznaję dobro dziecka, analizując dokumenty, analizując materiał, powołując, jeśli jest taka potrzeba, biegłych w tej sprawie i wtedy staram się formułować wnioski zgodne z dobrem dziecka. Jeśli one są zbieżne z tymi wnioskami jednej ze stron, no to tylko dlatego, że były zgodne z dobrem dziecka, ale nigdy nie jestem adwokatem, zresztą nie taka jest rola rzecznika praw dziecka. Ja mam stać na straży praw dziecka i to staram się robić najlepiej, jak potrafię. Jeśli chodzi o dobór kadry do placówek opiekuńczo-wychowawczych i tutaj wskazany przypadek nadużycia bardzo niegodnego, niedobrego tej opieki nad dzieckiem, to muszę powiedzieć, za dobór, znaczy najpierw te osoby, które podejmują pracę w placówkach, każdej placówce, no muszą mieć odpowiednie wykształcenie zgodne z ustawą, z rozporządzeniem, to z prawem, które to reguluje. Czy my zawsze jesteśmy w stanie na tym wstępnym etapie rozpoznać przyszłego krzywdziciela, pedofila, czy no nie jesteśmy zawsze, bo nikt tego nie ma zapisanego niestety, bo gdyby to się tak pojawiało, to można byłoby od razu taką osobę zdyskwalifikować z ubiegania się o możliwość pracy przy dzieciach. Ja ubolewam, że nie ma badań psychologicznych wprost stwierdzających przydatność do zawodów, szczególnie tych dotyczących pracy z dziećmi, ale też przypominam, że i organ prowadzący ma możliwości, i dyrektor danej placówki, który przyjmuje pracownika do pracy, weryfikuje jego pracę, podejmuje dalsze działania oceniające. Ale proszę też zwrócić uwagę, że chociażby w edukacji ta ocena pracy nauczyciela w prawie że 100% zawsze jest najwyższa. Czy to jest zgodne z obserwacjami dzieci i rodziców? Tu może warto podjąć dialog i oceniać zgodnie z wykonywaną pracą, zgodnie z zaangażowaniem, ze zrozumieniem tego młodego człowieka. Odpowiadając jakby na kilka pytań jednocześnie, być może czasami rzecznik nie zajmuje stanowiska, czy nie podejmuje działań opiniujących dany problem, ponieważ nie widzi w danym działaniu naruszenia praw dziecka. Ja podejmuję, zabieram głos, podejmuję działania, piszę, wypowiadam się w momencie, kiedy widzę, że dobro dziecka może być zagrożone, że jego sytuacja może być niezgodna z założeniami konwencji o prawach dziecka. Stąd także, a czasami widzę, że dany temat warto jeszcze wzmocnić pozytywnie opinią rzecznika, żeby pokazać wagę danego przedsięwzięcia. Problem przestępczości w szkole, przestępczości, ale też, bo przestępczość to jest taka szeroka płaszczyzna, mówimy tutaj o stosowaniu przemocy względem dzieci przez osoby dorosłe, a także przemocy rówieśniczej, ale powiem Państwu, że w tym temacie bardzo dużo i bardzo odważnie już zostało zrobione. To jest wprowadzenie z całkowitego zakazu bicia dzieci. To jest podstawa. Jeśli chcemy walczyć z przemocą, to musimy ją nie uczyć tej przemocy, pokazywać, że potrafimy sprawy rozwiązywać w inny sposób, cywilizowany, przez dialog, przez zrozumienie, przez empatię. To jest to, co się wydarzyło. Oczywiście my nie odnotujemy efektów w
następnym roku, za dwa lata, to jakby pokoleniowo musimy na nie poczekać, ale ten krok niewątpliwie został zrobiony. Muszę także wspomnieć o bardzo ważnych inicjatywach i kampaniach, które na terenie szkół są organizowane, jak chociażby wielka ogólnopolska kampania Szkoła bez przemocy, która zrobiła bardzo dużo dobrego dzięki temu, że szkoły też są otwarte na nią, że przyjmują ją chętnie, że ona ma pozytywne rekomendacje zarówno ministra edukacji narodowej, jak i samorządów, jak i osób współuczestniczących. I działania wszelkie wspierające, pokazujące, podnoszące kompetencje z jednej strony rodzicielskie, z drugiej strony profesjonalistów pracujących z dziećmi, a z trzeciej strony pokazujące dzieciom, że tajemnica rozwiązania konfliktu, problemu to jest w dialogu, to jest niewątpliwie to jest ta ścieżka, którą możemy problem zminimalizować. Nie nakazy, nie zakazy, bo one działają oczywiście doraźnie, one powinny być ustanawiane, ale tak naprawdę człowiek zmienia swoje postępowanie, kiedy głęboko wierzy, że warto. Tutaj padło takie bardzo osobiste, ważne pytanie dotyczące tych najgorszych z możliwych działań dorosłych, kiedy uśmiercają swoje dziecko. I tu było w kontekście zabójstwa dwójki dzieci, Madzi z Sosnowca i Szymona, dzisiaj wiemy, że Szymona z Będzina. Pani poseł pyta o zaniedbania państwa, o zaniedbania społeczeństwa, jak poprawić prawo. Ja muszę powiedzieć, że nie zawsze prawnie jesteśmy w stanie zapobiec takim sytuacjom. Nie jesteśmy w każdej sytuacji w stanie przewidzieć, ale powinna nam się czerwona lampka zapalać, kiedy rodzina jest taką rodziną z grupy ryzyka, kiedy w tej rodzinie wcześniej były odbierane dzieci, kiedy te dzieci były umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kiedy rodzina wykazywała dysfunkcję. To nie znaczy, że ona nie jest w stanie zawsze wychowywać innych dzieci, ale powinna być pod szczególnym nadzorem niewątpliwie służb do tego powołanych. To ważne. Ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, że my wszyscy, każdy z osobna i wszyscy razem możemy zrobić więcej niż najlepiej działający system i najlepiej ustanowione prawo. Wystarczy, że będziemy bardziej czujni na krzywdę drugiego człowieka, na to, co się dzieje za ścianą, na to, co się dzieje w naszym otoczeniu, na to, co widzimy, a odwracamy głowę i mówimy, to nie mój problem, to dziecko jest ich, to ja nie będę reagować. Dziecko nie jest przedmiotem, dziecko jest podmiotem i ono nie jest niczyje, ono jest dobrem wspólnym i powinniśmy wszyscy o to dobro dbać. Gdyby było przedmiotem, można byłoby je kupić, sprzedać, wyleasingować, a tego nie wolno całe szczęście i myśmy do tego także w roku Korczaka poprzez hasło nie ma dzieci i są ludzie bardzo mocno w to weszli. Ważne jest, żebyśmy apelowali, a także własnym przykładem pokazywali, że trzeba reagować. Jeśli płacze za bardzo, jeśli jest za cicho, jeśli jest zaniedbywane, nawet jeśli mamy podejrzenie. Ja nie boję się tego, że służby określone pójdą raz, drugi czy trzeci do miejsca, w którym nie powinny się normalnie pojawiać, bo tylko stwierdzą, odnotują, że nic złego się nie stało. Ale jak raz nie pójdą do tego miejsca, gdzie powinny interweniować, to może dziecku wydarzyć się krzywda. Stąd nie bójmy się także tego współdziałania. Ja wiem, że
jakby współpraca z policją, dzwonienie po pracownika socjalnego wielu, szczególnie dorosłym, źle się kojarzy z poprzedniej epoki. To było tak źle, pejoratywnie, ale dzisiaj żyjemy w demokracji, w świątyni demokracji szczególnie mocno o tym chciałbym wspomnieć i dzisiaj powinniśmy mieć poczucie opiekuńczości, poczucie współpracy, chęci, bo wielu sytuacji moglibyśmy zapobiec. Stąd ja nie odważam się dzisiaj przed ukończeniem postępowań prokuratorskich powiedzieć, kto zawinił w którym momencie. To ustalą organy ścigania, to oceni wymiar sprawiedliwości. Ale niewątpliwie nie jestem w stanie przyjąć i zaakceptować, że przez 2 lata nikt nie zauważył z dalszej rodziny ani z sąsiadów, że z trójki dzieci, nie z 50, z trójki, że brakuje jednego. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Posłowie, myślę, że na bezwzględną większość tych pytań odpowiedziałem. Ja jeszcze przeanalizuję stenogram, jeśli na które się nie udzieliłem odpowiedzi, to czy zgodnie z prośbą Państwa posłów, czy być może gdzieś mi tu umknęło, postaram się odpowiedzieć pisemnie, ale także zachęcam i zapraszam. Biuro Rzecznika Praw Dziecka jest otwarte dla wszystkich dzieci, dla wszystkich posłów i dla wszystkich senatorów. Ja bardzo chętnie w drodze dialogu, w drodze konsultacji, w drodze wymiany spojrzenia na daną sprawę będę uczestniczył i współuczestniczył, tak jak to robię do tej pory. Zachęcam do kierowania zarówno tych spraw dotyczących dzieci do mojego biura, ale także do osobistego kontaktu i do osobistej współpracy. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Panie Marszałku, przedstawiciele rządu, Panie i Panowie Posłowie za także bardzo ważne informacje, które dzisiaj tutaj ja, moi współpracownicy mogliśmy usłyszeć, bo to jest z jednej strony asumpt do jeszcze lepszej pracy, a także do weryfikacji tych działań, które powinny być poprawione. Zawsze coś takiego ma miejsce. Zapewniam, że sprawy dzieci Rzecznikowi Praw Dziecka leżą najbardziej, jak jest to możliwe, na sercu i na pewno nie ustanę w tych dotychczasowych działaniach w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Sejm zapoznał się z informacją Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2011 oraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny. Porządek dzienny 17. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.